Zaczynamy kolejny odcinek naszego podcastu. Tym razem przeanalizujemy sobie nadchodzącą galę DSF Kickboxing Challenge. Razem ze mną oczywiście Tomasz Majewski, portal Fightsport oraz telewizja Fightbox. Witam serdecznie. I Daniel Dziubicki, Eurosport, MMA.pl i kilka jeszcze innych telewizji. Dobry wieczór, dzień dobry. Zaczniemy od walki wieczoru. Walka o pas w kategorii do 86 kg. Maksymilian Bratkowicz, Mateusz Kubiszyn. Na początek, no tutaj, co by nie powiedzieć, zestawienie trochę zaskakujące, że taka walka jest walką o pas. No widać, że kariera Dawida Kasperskiego, który wydawał się murowanym faworytem do takiej walki, gdzieś jest kierowana na zagranicę, a tutaj w Polsce jest plan, żeby budować Bratkowicza i Kubiszyna. Daniel, no my mieliśmy razem ze mną komentować chociażby jedną z walk Mateusza. Jak w ogóle widzisz to zestawienie? Kto jest twoim faworytem według twoim zdaniem? Słuchaj, no na pewno należałoby wspomnieć o tej pierwszej walce, która była dosyć wyrównana. Tam widzieliśmy, że Bratkowicz, który ma znacznie większe doświadczenie w samej formule low kick czy K1, dosyć mocno okopał nogi Kubiszyna. Teraz Mateusz mówił, że będzie się bronił przed niskimi kopnięciami, trochę lepiej jest na to lepiej przygotowany. No na pewno na jego korzyść jest to, że jest dużo bardziej nieszablonowym zawodnikiem. Fighterem, który zdecydowanie stawia na to, co umie najlepiej, a więc rzeczy wyniesione z planszówek, z pół kontaktu. Także prawdopodobnie tym będzie chciał zaskoczyć Bratkowicza. Podejrzewam, że pewnie także jakieś techniki bokserskie będą grane. Tak jak oni mówili to w zapowiedzi, no, Bratkowicz będzie tym, do którego będzie należał środek ringu, natomiast Kubiszyn będzie się poruszał bliżej lin. Zresztą to też widzieliśmy podczas jego walki na eliminatorze w Ząbkach. Domek, a twoim zdaniem, bo wspominałeś, Daniel, właśnie o tym boksie, a jeszcze nie dam ci się wtrącić, Radek Laskowski dzisiaj na Facebooku podgrzał trochę atmosferę, mówiąc, że Bratkowicz jest najgorszym bokserem z mistrzów świata, jakich mamy, więc no, myślisz, że tutaj trener Laskowski, trener kadry Full Contact oraz trener Mateusza Kubiszyna obecny ma trochę racji w tym, jak ty ocenisz jego boks? Znaczy, ja bym się z tym nie zgodził absolutnie, bo jeśli ma najgorszy boks, no to skąd na przykład te nokauty na, załóżmy na World Gamesie, tak, gdzie są ochraniacze, gdzie są kaski, które bardzo mocno chronią, a przecież pamiętamy, że Max w podobny sposób wygrał, tak, nokautując bardzo dobrego rywala zresztą. I tutaj bym na to nie stawiał, dlatego że to jest też częściowo niezrozumienie pewnych rzeczy jakby ze strony, tutaj nie chcę krytykować oczywiście trenera, bo on ma duże doświadczenie, ale łączenie powiedzmy technik niskich kopnięć, szczególnie tak, niskich kopnięć kolan i połączeniu z boksem, ten boks zubaża, ale on nie jest potrzebny w rozbudowanej formie, nie są potrzebne sekwencje ciosów po 6-7 bitych naraz. Tylko z reguły jest tak, że zaczyna ręka, kończy noga, albo zaczyna noga, kończy ręka. To jest tak powiedzmy z elementu typowo bokserskiego w przełożeniu załóżmy na sposób walki w K1, tak? I myślę, że tutaj Bratkowicz naprawdę ma sporo do tego, że może powiedzmy zaskoczyć tymi bokserskimi technikami, bo one są mieszane właśnie z tymi elementami, w których no, Mateusz czuje się gorzej, tak? Oczywiście Mateusz ma bardzo dobry boks, bo w full kontakcie w tych wszystkich formułach planszowych boks jest jakby powiedzmy podstawą, nawet powiedziałbym, że czasami jest bardziej ceniony niż same elementy kopnięć, tak? I tutaj to może zadecydować. Poza tym nie zapominajmy, no Maksymilian walczy na swojej ziemi, tak? To jest tak, że jak lew broni swojego terytorium, to jest dwa razy silniejszy, więc podszedłbym powiedzmy tutaj też z tego powiedzmy psychologicznego punktu widzenia, tak? Natomiast on jest, naprawdę ja z nim rozmawiałem, on jest niesiony teraz falą zwycięstw właśnie na World Gamesie, na World Gamesie, na Mistrzostwach Świata, tak? O tym mówię tutaj. Ja pomyliłem się oczywiście, bo miałem na myśli Mistrzostwa Świata, bardziej ten ostatni turniej, jeśli chodzi o Maksymiliana. Natomiast faktycznie Maksymilian nie zaczynał kickboxingu od tych podstawowych formuł, planszy i tak dalej, tylko on poszedł naprawdę na głęboką wodę od razu na zawodowe walki. Mało walczył w tych początkowo amatorskich, tych walk nie miał dużo, teraz się ostatnio rozkręcił, jeździ gdzie się da i tutaj się rozwija, ale też
nie zapominajmy, że w tych formułach startują zawodowcy, tak? Czy to są z Rosji, z Uzbekistanu, z Kazachstanu, to są naprawdę zawodowi fajterzy o wysokim poziomie. No ja przypomnę, że na Wako jeździł Andrzej Molchanow, na Wako jeździli praktycznie cała czołówka rosyjska, Wachito, Finni, czy Naifme nawet chociażby, tak? Bo tutaj ja tutaj stawiam znak równości pomiędzy IFMą i Wako, jeśli chodzi o poziom fighterów i powiedzmy tych, którzy przyjeżdżają, bo część z nich, tak jak na przykład mamy tutaj Antuana Habasza, który jeździ załóżmy na IFME i na Wako, dokładnie ta sama sytuacja jest z Itajem Gerszonem, więc ten warsztat Maksymiliana jest bardzo mocny i ja bym się tutaj nie skłaniał, że on ma słaby bok. To zadecyduje. Myślę, że zadecyduje też psychika. Pamiętajmy też, że ostatni pojedynek zawodowy Mateusz przegrał, tak, na Ukrainie i to też na pewno nie buduje fightera bardzo pozytywnie do walki o pas. Dlatego jeśli mówimy tutaj, że jesteśmy zdziwieni tą sytuacją walki o pas, ja nie wiem, z czego ona wynika, trudno mi powiedzieć. Być może Dawid Kasperski ma jakieś swoje inne plany, może nie chce brać udziału w walkach o pas, może nie był gotowy na ten etap, a trzeba było powiedzmy wyłonić tego mistrza i on w następnym etapie dojdzie do gry. Szkoda, że tak się stało, ale no cóż, ja myślę, że to będzie dobry pojedynek, że ci obaj chłopacy zasługują na pewno na szacunek ze względu na to, że już raz się ze sobą bili i to była naprawdę wyrównana walka. Wcale nie było tutaj jakiejś przewagi z jednej czy z drugiej strony i dopiero teraz po prostu będzie można, oni są już bardziej dojrzali też, to też trzeba zauważyć. Więc ja bym powiedział tak, jest znak równości, ale wskazywałbym bardziej tutaj Maksymiliana jako faworyta ze względu właśnie na doping, a ja pamiętam, ja byłem przy pierwszej walce Maksymiliana w hali stulecia w 2014 roku, gdzie naprawdę tam 700-800 kibiców Śląska Wrocław wówczas krzyczało Maksymilian, nie przyszli na nikogo innego, więc był niesiony dopingiem i widziałem, jak potrafił walczyć. On po prostu walczył na 150% swoich możliwości, nie mając jeszcze ani warsztatu do tego wówczas, do tego typu walk, ani po prostu możliwością się dopiero uczył, a teraz jest już innym zawodnikiem, tak? To takie jest moje zdanie i uważam, że on będzie tutaj faworytem, jeśli walka będzie przebiegała na punkty, tak? No ja jeszcze wtrącę. Trzeba na pewno, to co Tomek zauważył, zwrócić uwagę na fakt, że walka będzie we Wrocławiu i dlatego też zdecydowano się zrobić tą walkę właśnie teraz, albo inaczej, obsadzić Bratkowicza właśnie w walce o pas, wiedząc, że ta gala będzie we Wrocławiu, no bo ktoś też bilety musi sprzedawać, a kto lepiej sprzeda bilety, jak nie zawodnik, który rywalizuje w walce o pas i jest reprezentantem gospodarki. No dokładnie, tutaj ciężko się nie zgodzić, ale jeszcze ja wtrącę swoje 3 grosze w tej sprawie. Przede wszystkim organizacja promuje tę walkę jako walkę byka z toreadorem. No ja do tej pory ciężko mi jest dopatrzeć się, który z nich jest bykiem, który jest toreadorem, z racji tego, że no Mateusz Kubiszyn, mimo że gdzieś tam wywodzi się z pół kontaktu, gdzieś przypisuje się mu rolę kontrboksera, to on jest zawodnikiem jednak przede wszystkim ofensywnym, lubiącym półdystans i w tym półdystansie chociażby ostatnia walka na DSF-ie z Damianem Pasiekiem, którego posadził przecież na deski, też właśnie po jednej z akcji zawodnika Paco Team Katowice. Ten low kick, no właśnie, ten low kick to może robić przede wszystkim różnicę i fakt, że ta walka jest na dystansie 5 rund, nie tak jak ostatnio, to była 3-rundowa walka jeszcze chyba w proamie, jak dobrze pamiętam, z tymi skarpetami, więc te low kicki nie miały wtedy takiej mocy, jak będą miały teraz w wykonaniu Maksymiliana Bratkowicza. Jeżeli faworyta, no faworytem wydaje się być, no mający większe doświadczenie wszystkim w K1, Maksymilian Bratkowicz, walczący przed swoją publicznością. Walka, tak jak była pierwsza walka, bardzo wyrównana, tak druga na pewno też będzie bardzo wyrównana, przynajmniej na tych 3 pierwszych rundach. No bardziej bym się tutaj skłaniał ku temu, że jeżeli walka dojdzie do rund mistrzowskich, czyli 4-5, że w tych rundach gdzieś może rysować się przewaga Maksymiliana Bratkowicza, no, jeżeli wszystko będzie wyglądało tak, jak wyglądało w Championsie. Ostateczny typ, Daniel? Jeśli przed czasem, to Bratkowicz, jeśli na dystans, to Kubisz. A Tomek? No ja tutaj jeszcze może powiedzmy też, bo mogą tutaj odegrać rolę przy tych wyrównanych, powiedzmy, takich niuansach, jakieś, powiedzmy, role sędziów, tak? Też bym tutaj... No tak. Gdzieś upatrywał w tym, powiedzmy, teorii spiskowej, jeśli mam się powiedzmy do tego odnieść, chociaż ja tak jak powiedziałem, no nie warto zostawiać niczego w rękach sędziów, zawodnicy doskonale o tym wiedzą,
I myślę, że tutaj powinni na to przede wszystkim zwrócić uwagę. Ja uważam, że mimo wszystko jednak będę tutaj powiedz bezstronny i powiem, że wydaje mi się, że jednak mimo wszystko decyzja na Bratkowicza. Dobra, ja stawiam też decyzję na Bratkowicza, czyli Maksymilian Bratkowicz wydaje się być na faworytem tego starcia. Paweł, a ty mówiłeś o pierwszej walce, że ona była sprawna, prawda? Czy dobrze słyszałem? Tak mi się wydawało, tak, że tam oni walczyli w ochraniaczach. Właśnie wiesz co, tutaj są przebitki w tym promo i oni nie mają tych ochraniaczy. A, no to widać, pamięć szwankuje. Wydawało mi się, że to było w promie. To tak po prostu, wiesz, no, woli, powiedzmy, ścisłość, prawda, kronikarski obowiązek. To się wytnie wszystko. To się wytnie. Dobra, kolejna, przechodzimy więc do kolejnej walki. Walka, co-main event, walka o pas mistrza świata Waco Pro w formule low kick. 5 razy 3 minuty, Michał Turyński zmierzy się z Dżewadem Poturakiem. No i tutaj ja pozwolę sobie zacząć. Dżewad Poturak, no weteran, walczył w tym ciężkim K1, tam jak dobrze pamiętam przegrał z Katalinem Moroszanu. Walkę w Nagali w Japonii, bodajże to był K1 Japan 2010 rok, albo finałowa eliminacja, jak dobrze pamiętam, walka pokazowa. Zawodnik, który no, ząb czasu już na nim się odcisnął, ostatnia walka z Mirjanem Fabianem, taka bałkańska, można powiedzieć, bo to na Słowenii walczyli, taka bałkańska walka, niezbyt w wysokim tempie toczona, ciężka do oglądania, bo akurat zdarzyło mi się ten pojedynek obejrzeć. No tutaj faworyt może być tylko jeden, Michał Turyński. Dla mnie będzie, zdziwię się, jeżeli ta walka nie skończy się przed czasem, chociaż no tutaj formuła lowki, więc te kolana odpadają, które Michał Turyński mógłby wykorzystać, więc no ciężko powiedzieć, czy Poturak będzie w stanie nadążyć za Michałem, bo przede wszystkim tutaj chodzi o aspekty kondycyjne. Nie spodziewam się, żeby to był jakiś wielki test w karierze Michała Turyńskiego. Takich zawodników to on powinien jednak robić. No i pokazał, że no robi. Wygrał przecież pierwszą walkę z Dżewadem Poturakiem na jego terenie. Dobrze, że takie walki mają tutaj miejsce, opasy Waco Pro. Co by nie powiedzieć, jednej z czołowych organizacji, a amatorskim to najlepszej organizacji czysto kickbokserskiej. Więc no ja jestem zadowolony z tego zestawienia, chociaż widziałbym Michała może w walce z kimś trochę groźniejszym. Jak jest wasze zdanie? Wiesz co, obaj przede wszystkim są na różnych etapach kariery, jak zresztą powiedziałeś. To Poturak jest, jego już trochę ząb czasu, on jest no już na zjeździe, że się tak brzydko wyrażę. On tam przegrał 8 walk z rzędu. Z kolei Turyński niedawno zadebiutował w Gorynie, miał bardzo dobry poprzedni rok. Był pierwszym Polakiem, który odniósł zwycięstwo. Tutaj też warto wspomnieć to, co ty mówiłeś, że to jest low kick, a więc nie będzie kolan, więc tutaj ewentualnie ta walka może potrwać pełen dystans, dlatego że właśnie nie będzie można używać kolan, dlatego że jest to low kick, się teraz troszeczkę zapętliłem. Tak, no ja też się zgadzam z tym, że trudno się z tym nie zgodzić, że Turyński będzie tutaj faworytem. No bo tak, no bo zdziwiłbym się bardzo, jeśli to będzie wyglądało jakoś w jakikolwiek inaczej od samego początku. Ja będę przekorny i postawię na Dżewada Poturaka, dlatego że po pierwsze lubię tego fightera. Uważam, że 40 lat to nie jest jeszcze tak dużo. Okej, nie miał dobrej pasy ostatnio, ale wiem, że przynajmniej pisał, że jest bardzo dobrze przygotowany, że poświęcił bardzo dużo czasu na to, żeby się przygotować do tej walki. Chce z powrotem mieć ten pas i teraz tak. No przede wszystkim jego atuty, to dobry boks, tak. On mimo wszystko dysponuje lepszym boksem niż Turyński, który dysponuje antyboksem, tak. Ja to tak nazywam. On jest bardzo trudny dla każdego rywala, jest antybokserem, czyli robi ruchy, które są, jakby to powiedzieć, słabo czytane przez innych ludzi, jeśli walczą. Generalnie każdy woli mieć ułożonego fightera, z którym może wymieniać ciosy i tak dalej. Turyński walczy w stylu, który nie przypomina żadnego stylu bokserskiego. Jest po prostu właśnie takim antybokserem i utrudnia szalenie rywalowi boksowanie. No ale tutaj, tak jak wiadomo, jest to formuła low kick, więc zostanie wyeliminowany na pewno ten atut kolan, które Michał ma najlepsze tak naprawdę w swoim arsenale. Tak? Kolano z wyskoku, kolano bite gdzieś powiedzmy z nienacka i to jest jego największy atut, poza silnym low kickiem, który bije na jedną lub dwie nogi i wycina. Tak?
Ale w tym wypadku akurat może to nie mieć takiego znaczenia, bo gdzieś te wycieńcza nie będą się liczyły. Prawda jest taka, że te silne low kicki są dobre na początku. Jeśli zawodnik jest świeży, może załadować kilka mocnych kopnięć, potem one słabną i odbierają też bardzo mocno tlen i tu będą już decydować właśnie umiejętności bokserskie, tak uważam, tak. W stosunku do pierwszej walki myślę, że Poturak gdzieś tam przemyślał pewne rzeczy i myślę, że będzie w stanie zaskoczyć tutaj bardzo wielu. A jaki jest rozwój Michała, to zobaczymy, no bo faktycznie on miał teraz turniej w Chinach rozłożony. Pierwszą walkę wygrał oczywiście, natomiast w drugiej walce już sobie nie poradził z Cotne Rogawą. No ale Cotne Rogawa to jest światowa czołówka, tak. No to jest zawodnik, tak jak rozmawialiśmy o Ramankiewiczu wcześniej, to jest zawodnik, który naprawdę jest światową czołówką IFMY czy zawodowych walk nawet. Bardzo niedoceniany, bardzo mało znany. Tutaj to jest Cotne jest z pochodzenia Gruzinem, aczkolwiek reprezentuje inny kraj, no ale powiedzmy jego ci ludzie, którzy interesują się kickboxingiem Muay Thai, znają Cotne Rogawę i wiedzą, że naprawdę to jest dobry zawodnik, także nie żadnego wstydu tutaj nie było, że Michał z nim przegrał. Natomiast no zobaczymy, ja jednak mimo wszystko postawię na rutynę, na to zawodowe doświadczenie, jakie ma powiedzmy Poturak, a to się wydarzy, no jeśli Michał powiedzmy nie udźwignie presji i przegra, no to mówię, no to będzie duże rozczarowanie, on powinien wygrać tak naprawdę, tak. Natomiast ja zawsze liczę na te niespodzianki i ja zawsze jestem tego zdania, że tutaj nie kibicuję dlatego, że fighter jest taki, czy z tego kraju, czy z tamtego kraju. Dla mnie liczy się, czy jest fighter dobry, czy nie jest dobrym fighterem, tak. A Poturak 50 kilku wygranych walkach udowadniał wielokrotnie, że kiedy skazywano go na porażkę, czy z Manhoefem, czy z innymi, potrafił wygrać i zaskoczyć, tak, więc myślę, że może i tutaj też nastąpić jakaś niespodzianka, no bo niespodzianki muszą być, no nie mogą być walki, które wiadomo z góry, kto wygra, tak. No, na pewno takie zestawienia nie dają, że tak powiem, smaczku takiej gali, bo jeżeli są takie zestawienia, to niektórzy nawet nie idą wtedy na galę, żeby je oglądać, bo wiedzą, znają wyniki jeszcze przed jej rozpoczęciem. No ale mimo wszystko powiem ci, że ciężko widzę Poturaka, nawet jeżeli przygotował się lepiej niż do walki z Miriamem Fabianem. Kolejny pojedynek. Paweł, ja się zgodzę, oczywiście. No, tak jak powiedziałem tutaj. Kompletnym zaskoczeniem byłoby, gdyby Michał przegrał, tak? No, on jest zdecydowanym faworytem. No, można powiedzieć, że daje 70% na Michała, 30% na Poturak, ale ja stawiam na te 30%. Stawiam na rutynę, na to, że zawodnik po prostu, taki zawodnik, który do tego wieku walczy, to on zawsze ma motywację. To nie jest facet idący po pieniądze czy cokolwiek. On po prostu ma motywację do walki i może tu nastąpić niespodzianka. No to zobaczymy w takim razie w najbliższą sobotę. Kolejny pojedynek, walka o pas mistrza świata WakoPro w formule K1, 5x3 minuty. No i tutaj mamy dwóch doświadczonych też już zawodników. Eliasz Jankowski zmierzy się z Jurijem Żukowskim. No Tomek, jako że ty już od wielu, wielu lat śledzisz karierę jednego i drugiego, może zaczniesz, jak ty widzisz ten pojedynek? Znaczy bardzo, bardzo ciężko widzę go, jeśli chodzi w tej chwili o Jankowskiego, dlatego że tak, to jest, on wraca po kontuzji. On już miał w zasadzie porzucić plany walk w K1, skupiał się już powiedzmy na boksie, on zresztą 2 tygodnie chyba później, czy tydzień później walczy na gali bokserskiej w Zgorzelcu, o ile się nie mylę, albo gdzieś w pobliżu. I tutaj jest tym jakaś, powiedzmy, też trudność w trenowaniu, w przygotowaniu, tak. Żukowski jest bardzo doświadczony, ale jest bardzo doświadczony głównie w Muay Thai, tak. Tutaj jest ta różnica i tutaj myślę, że jeśli mielibyśmy porównywać czysto kickbokserskie umiejętności w ich najlepszej formie, to myślę, że Eliasz Jankowski nie stałby na straconej pozycji, tak. Natomiast właśnie nie wiadomo jest jego obecna forma, jeśli chodzi o zdrowie, o powiedzmy te kontuzje, z którymi się borykał, o których mi tam kiedyś między innymi w wywiadzie wspominał i to powiedział, to, że to jest to, co blokuje jego karierę. On planował powrót oczywiście i myślę, że jakiś kontrolny pojedynek wcześniej dałby nam jakby pełnię wiedzy o tym, co może zaprezentować Eliasz Jankowski we Wrocławiu w sobotę. No ale jestem dobrej myśli i tutaj temu chłopakowi akurat życzę bardzo dobrze, żeby po prostu pokazał to, na co go wreszcie stać, bo miał takie, powiedzmy, szansę, był na koku kilka razy, tam raz go oszukano, raz powiedzmy był gdzieś tam zaskoczony,
I tak do końca, powiedzmy, w tych zawodowych walkach jeszcze się nie spełnił na tyle, żeby powiedzmy, walczyć na takim poziomie, na jaki zasługuje i o jakim ja myślę, tak? Ja tylko wspomnę, że on praktycznie rozjechał całą krajową czołówkę wcześniej. Wygrał też między innymi z Jankiem Lodzikiem, z tym, że to był już jeszcze inny Lodzik, tak? Bo Lodzik dzisiaj powrócił, to już jest już bardziej dojrzały zawodnik i tutaj też myślę, że w przyszłości taki pojedynek byłby bardzo ciekawy, wskazany. No nie wiem, wydaje mi się, że powiedzmy tutaj szanse są wyrównane. Nie wskazywałbym faworyta. 50-50, tak? Wszystko zależy od tego, no Żukowski wiadomo, wszyscy widzieli go już tutaj, powiedzmy w Polsce wszyscy go znają. Mówią, że jest już wypalonym częściowo zawodnikiem. Ja rozmawiałem z jednym z trenerów z Białorusi i tak twierdził, że jest troszeczkę wypalony, no ale zobaczymy. No myślę, że szanse są bardzo wyrównane. Mimo wszystko, powiedzmy przy atucie swojej sali, swoich jakby powiedzmy kibicach i gdzieś tam ten 2-1 dla Eliasza to jest to, w co mierzę, nie? Co byłoby na pewno dla mnie satysfakcjonujące, natomiast ciężko będzie tutaj powiedzmy, znaczy porażka akurat niczego nie skreśli, tak, bo tu wiadomo, no tak jak powiedziałem, on wraca po przerwie i tutaj bym po prostu na to też zwrócił uwagę. Jeśli przegra, no to znaczy, że jeszcze nie jest gotowy do tego powrotu na K1, tak? No właśnie, Tomek, dobrze tutaj wspomniałeś o tym, że wszystko będzie zależało od zdrowia Eliasza Jankowskiego. No zawodnik, który sadzał obrótówkami chociażby Rafała Niestrzębę, kilku innych zawodników, więc... No ale tak, ale to nie są zawodnicy klasy Żukowskiego, tak? Mimo wszystko, z całym szacunkiem, bo to jest zawodnik o ogromnym doświadczeniu międzynarodowym. Obity, doświadczony, mający kilkadziesiąt walk zawodowych, także tutaj chociażby z tego, już nie pamiętam jego rekordu amatorskiego, ale jest naprawdę pokaźnie. No dokładnie, ale w pełnej, tak że powiem, jeżeli byśmy porównywali pełną dyspozycję, powiedzmy, że obydwaj wyszliby w tej pełnej dyspozycji, chociaż no w przypadku Eliasza Jankowskiego to ciężko o tym mówić, zwłaszcza, że no tak jak wspomniałeś, no ma walkę z Gorzelcu za 3 tygodnie bodajże, jest ta gala Tymexu, gdzie on tam ma walczyć, gdzie walczy Wojciech Wierzbicki chociażby z Tomaszem Gromackim. On wcześniej walczył w full kontakcie przecież na galach PLMA, więc to też było to spowodowane tymi kontuzjami kolan, które on miał. Więc w pełnej dyspozycji ja tutaj jednoznacznie mogę wskazać, że to Eliasz Jankowski byłby murowanym faworytem, a tak mamy taką sytuację właśnie, jak wspomniałeś, 50-50. No takiej analizy powiem ci, że nie powstydziłby się żaden ekspert kickboxingu w Polsce, a jeszcze Daniel 3 grosze swoje może wtrąci. Nie wiem, może to wyciąć, ale ja się nie czuję wystarczająco kompetentny, żeby mówić o tym pojedynku, także ja się wstrzymam od głosu. No spoko, dobra, to w takim razie ciebie wycinamy, twoje zdanie też, w ogóle cię całego wytnę, będzie najlepiej, nie? Okej. <Okay. laughs> Daniel będzie bogatszy o wiedzę po tej walce. No tak, nie, no bo... Zdecydowanie. Wiesz, ja się troszeczkę jednak tego polskiego kika uczę jednak cały czas, więc ja nie muszę też koniecznie... Trzeba przyznać, że to jest dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby ten polski kickboxing rozgryźć, ilość zawodów, ilość formuł, która się miesza i powiedzmy też gdzieś zawodowe, proamowe walki, to wszystko jest przemieszane i to troszeczkę burzy tutaj jakby możliwość. No. Ja też rozumiem trudność kibiców w tym, żeby powiedzmy wiedzieć, kto jest faktycznie najlepszy, tak? Bo szczerze mówiąc, jak kiedyś usłyszałem o walce Bratkowicza i Kubiszyna, no to Kubiszyna wyłącznie kojarzyłem tylko i wyłącznie z tym kontaktu, tak? Więc a na pewno nie z formuły K1, stąd byłem zdziwiony, dlatego tutaj w przypadku właśnie Eliasza Jankowskiego, który miał długą przerwę swego czasu, tak? No więc Daniel ten okres, kiedy odrabia teraz powiedzmy polski kickboxing, mógł go nawet nie zauważyć, tak? No chyba, że oglądał PLMA. Bo jego nie było. No tak, ale to jakieś to są epizody, tak? To są epizody. I tutaj trudno mówić o karierze, bo to jest wielkie słowo kariera. Kariera to jest wtedy, kiedy zawodnik jest non-stop, powiedzmy, w walkach, uczestniczy i tak dalej, jest tym obecny. Jeśli zawodnik wypada, toczy walki, powiedzmy, częściowo amatorskie, częściowo zawodowe, gdzieś to przemieszane, no to trudno to nazwać karierę. Tak naprawdę to teraz właśnie być może dla Eliasza nastąpi ten okres rozwoju i ta rywalizacja w 65 z Rajewskim, z Lodzikiem i innymi nabierze nowego wymiaru, bo ci chłopcy dorośli, oni już nie dadzą się, powiedzmy, bić tak jak wcześniej Eliasz dominował, bo był starszy od nich, miał więcej doświadczenia, no i też nie ukrywajmy, to jest wielki talent, tak?
mimo wszystko, więc tutaj oni dorośli i zobaczymy. Ja w tej rywalizacji myślę, że coś się narodzi takiego, bo ta kategoria 65 jest szalenie interesująca na świecie. No i myślę, że tutaj Polacy mają w tej chwili, tworzą, bo może tak, tworzą w tej chwili naprawdę coś, co może się. My do tej pory nie mieliśmy jakichś wybitnych zawodników w tej kategorii, więc być może teraz jest ten czas, że po prostu oni dojdą do gry, tak? Dobra, i przechodzimy do kolejnego pojedynku. Paweł Biszczak zawalczy z Abdallahem Mabelem, reprezentującym Francję, pochodzącym z Kamerunu. No i właśnie, i ten pojedynek, taka kolejna konfrontacja styli, z jednej strony karate Kyokushin, z drugiej strony Muay Thai. Co można powiedzieć o tym pojedynku, Daniel? Powiem tak, no, Biszczak ostatnio jest na dużej fali. Widzieliśmy, że jeden z najlepszych knockoutów w polskim kickboxingu właśnie był knockout, który był z ręki Pawła Biszczaka. On, tak jak mówię, no, podpisał teraz nowy kontrakt, zmienił pracodawcę. Z pewnością będzie też chciał sporo udowodnić, potwierdzić klasę. O jego rywalu możemy powiedzieć, że jest to z pewnością bardzo doświadczony zawodnik. Fighter, który naprawdę mierzył się z wielkimi nazwiskami boi, z City Chayem i z Subsa Kornem, także z Mustafą Hajdą, znanym z gale A1 World Combat Cup. Zresztą na A1 wystąpił w takim turnieju ośmioosobowym, nie, przepraszam, to był czteroosobowy, z tego co pamiętam, i tam przegrał w finale z Chingizem Ałazowym, także no naprawdę ciekawe nazwiska w rekordzie, mimo tego, że z trochę lepszymi fighterami przegrywał. Ale to jest taka bardzo fajna walka dla Pawła Biszczaka na jakieś przetarcie przed ewentualnymi wyzwaniami o jakieś większe cele. Ja to, co mogę powiedzieć odnośnie Abdallaha Mabela, ja go obserwuję już bardzo wiele lat. Często jak gdzieś tam zaglądałem na francuski rynek, to jego nazwisko się bez przerwy pojawiało. On tak naprawdę wcześniej walczył z całą czołówką Tajów, tak? Jeśli chodzi o, powiedzmy, o tajskie Muay Thai. Nie bał się konfrontacji i z Kenem, nie bał się konfrontacji z Subsa Kornem czy Błakawem samym, tak? Oczywiście on poprzegrywał te konfrontacje, ale to byli zawodnicy absolutnie z topu, tak? Ja go zawsze porównuję do Basa Manhoefa, młodszego siostrzeńca, przepraszam, Melvina Manhoefa, który Cedric. Obecnie robi taką... Cedric, tak, Cedric Bas Manhoef, który robi taką karierę w Holandii. Oni są bardzo podobnego typu, bardzo podobnych warunków fizycznych i o bardzo podobnym sposobie walki. Krótko, przy przeciwniku, bardzo dobrze czują się w klinczu, w półdystansie. Moim zdaniem, jeśli Paweł prześpi tutaj ten element on bokserski, to Mabel bije bardzo dobrze, jeśli chodzi o kwestie bokserskie, tak? On miał ogromne... To jest zawodnik, który walczył do tej pory w kategorii 70 kg, natomiast przeszedł do kategorii 77 kg. Paweł też kiedyś walczył w kategorii do 70 kg, 75 może bardziej, tak? On ewoluował, 72, 75. Pamiętam jego jeszcze pojedynek z Adasem Jonkusem przed paru laty, Jonkus, który został w 70 tak naprawdę. Natomiast Mabel awansował tutaj do 77 i to jest tak naprawdę, to jest chyba jego druga albo pierwsza walka w tej kategorii wagowej. On już nawet powiedział, że te 75 to jest dla niego trudne do zrobienia, bo rozmawiałem tutaj z kilkoma osobami, które gdzieś tam się z nim kontaktowały, czy powiedzmy miały jakby styczność, tak? Tak między innymi to wygląda. Będzie tutaj na pewno duży atut szybkości, tak? Bo zawsze zawodnik idący z niższej wagi do wyższej dysponuje szybkością i to nie jest to samo co w MMA. W MMA zawodnik może zbić bardzo dużo kilogramów i dużo na wartości nie traci, natomiast tu jest odwrotnie. Tutaj decyduje, szybkość jest podstawą w tym sporcie, tak? I myślę, że tutaj bardzo dużo rzeczy może się rozegrać na krótkim dystansie, gdzie akurat Paweł się nie czuje najlepiej, powiedzmy, jeśli chodzi o półdystans. Natomiast jeśli Paweł utrzyma go na dystans, to myślę, że właśnie te atuty podstawowe, czyli ta kreatywność, kopnięcia na głowę, obrotowe, low kicki bardzo silnie bite przez Pawła mogą zadecydować. Z tym, że no mówię, teraz zobaczymy, powiedzmy, czy te low kicki Pawła tutaj z polskiego rynku przeniesione, czy są
tak silne jak Loki Kitajów, którzy walczyli wcześniej z Mabelem, tak? I Mabel się nie dawał, więc zobaczymy. Ja już tutaj abstrahuję od, powiedzmy, różnicy wagi, tak? Bo Paweł też nie jest jakimś gigantem na te 77 kg. On nie zbija z 85 czy z jakiejś gigantycznej ilości kilogramów. Raczej trzyma się, to jest jego w miarę naturalna kategoria wagowa i myślę, że tutaj po prostu oni wyjdą w pełni dyspozycji, tak? Jaka jest dyspozycja Mabela, to się przekonamy, no bo on miał też sporą przerwę, natomiast ostatnio właśnie powrócił, pokonał Bułgara Christo Christowa, solidnego zawodnika z dobrym backgroundem amatorskim, który z nim przegrał chyba na punkty, jeśli się nie mylę, tak, na punkty. No i to będzie decydowało w tej chwili, czy jest dobrej dyspozycji, czy jest średniej dyspozycji. Jest po jednej walce w 2017 roku, wcześniej prawie dwuletnia, półtora roczna przerwa, więc zobaczymy, w jakiej dyspozycji. A wcześniej walczył z Mustafą Haidą, to też jest dobre nazwisko, tak. Przegrał, ale powiedzmy, to jest dobre nazwisko. Natomiast wygrywał właśnie na przykład Norbertem, tutaj patrzę na posługuje się ranking, posługuje się rekordem, tak. Z Norbertem Balogiem, który jest bardzo cenionym zawodnikiem węgierskim. No i tak jak Daniel wspomniał, Chingiz Alazov czy City Chai, tak? Bo to już nie ma, to są testy prawdy i gdzieś tam, ale pokonał na przykład Jimmy Vienota, który jest dzisiaj jedną z rewelacji francuskiego Muay Thai. W tym roku był brany w klasyfikacji najlepszy. W roku 2017 był brany pod uwagę jako jeden z najlepszych zawodników. Kilka portali nawet wybrało go najlepszym zawodnikiem w 2017 roku, a Mabel z nim wygrał, tak? A przypomnę, że z Vienotem na Mistrzostwach Europy w 2014 roku w zawodowym pojedynku, bo to był dodatkowy pojedynek do gali amatorskiej, którą dzięki Polsatowi i Rafałowi Szlachcie, który zdobył transmisję Polsatu, mogliśmy ten finał oglądać i tam Jimmy Vienot starł się z Oskarem Staszczakiem i minimalnie przegrał ten pojedynek, tak? Także to jest dobry, solidny zawodnik i tutaj mówię, no, będzie to ciężkie zadanie, ciężki test, bo doświadczenie zawodowe Mabela jest ogromne. No właśnie, to dla Mabela to będzie pierwsza chyba walka wyżej niż 72,5, bo on chyba najwyżej wchodził do tego limitu 72,5. Tak, tak, tak. No i a z kolei Biszczek, bo w cenie tam był limit 77, prawda? Dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. No to tutaj będzie mieli tam 2 kilogramy niżej. Tak więc no będzie to też ciekawe. Wyżej, 2 kilogramy wyżej, bo tutaj, 7, no, tutaj 5, jest 70. 75. Nie, 70, z tego co ja słyszałem jest 77 kilogramów, ale może się mylę. Nie, możecie mnie poprawić. Karta walk oficjalna mówi o tym, że to jest 75 kilogramów pojedynek. A, czyli pozostały te stare kategorie wagowe, czyli bokserskie, tak? Bo tutaj też, żeby nasi, powiedzmy, słuchacze czy czytelnicy wiedzieli, że nomenklatura stosowana przez, wprowadzona między innymi przez organizację Glory, czyli te kategorie 60, 65, 77, one bardziej, powiedzmy, jakby zmniejszyły ilość kategorii, które występują akurat w przypadku tych tradycyjnych bokserskich wag, czyli powiedzmy, tam była waga 70, 72,5 kg, 75 i później już było 81, tak? Więc tutaj, jeśli to jest 75, no to mówię, to jeszcze tym bardziej Paweł będzie musiał troszeczkę zbijać, to jest problem minimalnie, bo jednak myślę, że to jest problem dla starszego zawodnika, zbijanie wagi. Natomiast no, Mabel wychodzi z tych niższych kategorii. Ja z tego, co rozmawiałem przynajmniej wcześniej, że miał być umówiony limit 77, no ale nie wiem, być może po prostu czegoś nie dosłyszałem lub coś zostało zmienione, ale okej, no. Więc ring jeszcze weryfikuje. Tak, tak, ring, powiem ogólnolotnie, jak wszyscy fajterzy, kiedy nie mają już coś do powiedzenia, ring wszystko zweryfikuje. Tak jest, hashtag ring zweryfikuje, nawet swego czasu była prowadzona sprzedaż koszulek, bodajże MMA Slap tak prowadziła, jeden też z podcastów, natomiast jeszcze ja wtrącę swoje 3 grosze. Właśnie tu, Tomek, bardzo dobrze wspomniałeś o tych atutach Pawła Biszczaka, jednak powiem ci, że mi się wydaje, że Mabel będzie dążył gdzieś bardziej do klinczu niż do tego
pół dystansu, czy tam do takiej ciasnej walki w budce i że tu może być jakiś element, który zdecyduje o przewadze Pawła Biszczaka, bo wiemy, jak w Polsce sędziowie kickboxingu napominają zawodników cały czas o tym, żeby nie klinczowali, że gdzieś tam ten klincz przeciągają i nie boją się odejmować punkty. Zresztą, co widzieliśmy chociażby na ostatniej gali DSF-u, że to może być po prostu jakiś element, który sprawi, że Paweł Biszczak po prostu będzie miał przewagę. Ja mam nadzieję oczywiście, że Paweł wygra. No, kibicuję bardzo temu zawodnikowi, jednemu z najlepszych, no jeżeli nie najlepszy w tej kategorii wagowej. Na pewno jest to największy test dla niego od tej walki w Rosji z Nabijewem, jak dobrze pamiętam, którą on stoczył. Najmocniejszy rywal jak w ostatnim czasie, mocniejszy, dużo mocniejszy moim zdaniem od Hunaniana, z którym gdzieś tam miał jakieś problemy. I zobaczymy tak naprawdę, czy Mabel po tej przerwie, czy on wyjdzie po prostu bardziej dopakowany, czy gdzieś jednak ten sportowy tryb życia był gorzej prowadzony, dlatego walka jest w 7-5 i wyjdzie gdzieś tam trochę lekko otłuszczony, trochę niedotrenowany. Tutaj zastanawiam się, jak to może wyglądać. No, dla mnie liczę na zwycięstwo Pawła Biszczaka po naprawdę bardzo trudnej, emocjonującej walce. Może nie emocjonującej, ale na pewno bardzo trudnej, bo to z emocji to się nie spodziewałem. Spodziewałem się dużo klinczu i 3 rundy decyzja na ostrzu noża jest dla mnie prawdopodobnym werdyktem. No tak, Paweł też powiedzmy nie toczył dużo walk w ostatnim czasie, tak? Bo to jednak przerwy pomiędzy walkami. Ja przypomnę, że przed tą walką, którą stoczył we Wrocławiu na Fenie, miał bardzo długą przerwę. On się zastanawiał, czy nie wziąć udziału w swojej gali, którą organizuje Extreme Energy Time i tam no, w tej pierwszej oczywiście edycji i miał tutaj jakby powiedzmy dylemat, bo gdzieś tam potencjalnie zgodę, jeśli chodzi o FEN, miał na tą walkę, no ale ostatecznie podjął decyzję, że pełniąc rolę organizatora, i to jest bardzo mądre, tak? Pełniąc rolę organizatora nie będzie po prostu sobie jeszcze narzucał kwestii dodatkowo walki, bo to gdzieś tam mu burzyło. Gala była zresztą bardzo udana, no Pawła troszeczkę brakowało tu. Kibice z Legnicy, którzy się tłumnie stawią we Wrocławiu na pewno, byli troszeczkę rozczarowani, no ale mówię, no to być może ta przerwa i ten głód spowoduje, że i ten knockout, który ostatnio zaserwował właśnie swojemu rywalowi, spowoduje, że on będzie bardzo podobnie chciał coś zakończyć, bo to jest zawodnik, który ma właśnie ten dar, umiejętność odwracania losów walki, tak. No z Hunanianem była bardzo ciężka walka, ja uważam ją nawet za cięższą niż z Nabijewem, bo gdyby z Nabijewem sędziowie powiedzmy troszeczkę zwracali uwagę, bo tam przegięcie już było ewidentne, tak, to tam już nie ma nawet mowy o tym, że to były nawet reguły glory ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sędziowie na dużo pozwalają, bo Nabijew przeginał w pewnym momencie. Te klincze, naciągania, ileś razy kopane kolana, to już były po prostu irytujące i tam sędziowie zawalili troszeczkę sprawę. Natomiast gdyby były przepisy bardziej, powiedzmy, takie sprzyjające Pawłowi, to myślę, że ta walka mogłaby się rozstrzygnąć z korzyścią dla niego. Natomiast Hunanian jest szalenie kreatywnym zawodnikiem. Ja go bardzo lubię. Widziałem go kiedyś w Polsce jeszcze. Byłem na jego walce tutaj w Polsce wcześniej na Angels of Glory, jeśli się nie mylę. Przepraszam, nie na Angels of Glory, tylko Angels of Fire. To już jest prehistoria, można powiedzieć, tak, na Angels of Fire i on tutaj walczył i pokazywał się z bardzo dobrej strony. Jeśli się nie mylę, był też na gali w Warszawie Max, ona się nazywała gala Max. Listopad 2011. Tak, dokładnie, on na tej gali walczył i też bardzo dobrze się pokazał. Ja zresztą z nim rozmawiałem z jego trenerem, który jest z nim, bo to jest Ormianin, który zaklimatyzował się, powiedzmy, osiadł w Pradze, w Czechach i razem z bratem, bo też walczy jego brat, trenuje. Jest też trener ormiański tam, bo jak wiadomo, Ormianie jak przyjedzie jeden, to już jest za chwilę cała rodzina i bardzo dobrze zresztą, bo mówię, to jest oni szalenie utrzymują między sobą te kontakty. Rozmawiałem i z trenerem i z Anatolijem, on zresztą, tak jak wszyscy myślą o tym rewanżu, żeby Paweł Biszczak zrobił rewanż, to powiem wam, że Kruma Haczek, trener Kru, to jest to oczywiście taki tytuł z Muay Thai, mistrz, natomiast właśnie Machaczek, który jest trenerem Hunaniana, wykluczył w ogóle jakikolwiek rewanż w przyszłości, także nawet myślę, że w DSF-ie do tego rewanżu nie dojdzie. No chyba, że zostały wyrzucone jakieś potężne pieniądze na stół, bo oni mają taką zasadę i tutaj nie kierują się absolutnie względami jakimiś ambicjonalnymi czy finansowymi, tylko oni mają taką zasadę w klubie, że nie przyjmują rewanżu.
jeśli zostali oszukani, trudno gdzieś tam powiedzmy powiedzieli, że, bo oni się czuli wtedy po tym werdykcie częściowo oszukani. Ja myślę, że ta walka była bardzo wyrównana, tak, że ten rewanż może by się przydał, bo to też by gdzieś tam dało jakby powiedzmy możliwość jeszcze im zaprezentowania się każdemu. No ja też myślę, że niekoniecznie Paweł by chciał walczyć z takim zawodnikiem, bo Hunanian jest bardzo niewygodny. Natomiast tutaj z Mabelem myślę, że troszeczkę będzie miał mimo wszystko łatwiej niż z Hunanianem. No, Tomek, do Hunaniana jeszcze oczywiście przejdziemy, bo też pojawi się na tej karcie walk. Natomiast jeszcze chciałbym poruszyć walkę w kategorii ciężkiej. Dwa debiuty w DSF Kickboxing Challenge. Dawid Żółtaszek zmierzy się z Łukaszem Lipniackim. No i tutaj ja może trochę zacznę od Łukasza Lipniackiego, zawodnika warszawskiej Garudy. Zawodnika, który znany przede wszystkim z Gal Granda Pro, gdzie na ostatniej grandzie znokautował Wiktora Waszczuka, byłego reprezentanta IFMA naszego, raz w Pucharze, tam chyba świata to było w Turcji. Lipniacki, no generalnie tutaj walka ma jednego faworyta i chyba wszyscy się zgodzą, że Żółtaszek, który już jest obity na tym najwyższym światowym poziomie, dla którego też był problem, żeby znaleźć rywala, bo gdzieś tam się słyszało o tym, że Manta Slimdejka odmówił, że kilku innych zawodników odmówiło. No nie ukrywam, że tutaj gdzieś ktoś palce maczał w tym Lipniackim, żeby go po prostu gdzieś ściągnąć na ostatnią chwilę, bo to był jeszcze w lutym, w styczniu, chyba w połowie stycznia ta walka. Gdzieś tam było rozpuszczone wici, żeby szukać rywala dla Żółtaszka. Generalnie trochę będzie lżejszy na pewno od Żółtaszka, który waży 110 i wydaje się być mniej skoordynowany fizycznie. No to jedyny mocny punkt, który może przemawiać za Lipniackim, to jest mocny cios. On potrafi naprawdę tym sierpem strzelić, nokautować, o czym przekonywali się również sparring partnerzy Lipniackiego, z tego co słyszałem. Jednak dla mnie no, faworytem jest tutaj bardziej poukładany, no po prostu moim zdaniem lepszy Dawid Żółtaszek. I nawet mimo, że tutaj dzieli ich dobre kilka lat różnicy, Dawid Żółtaszek powinien bez większych problemów poradzić sobie z Łukaszem Lipniackim. Jakie jest wasze zdanie? Wiesz co, ja oglądałem tą walkę Lipniackiego na Grandzie i naprawdę szału nie było. Generalnie dużo bijatyki, ręce nie wracały do gardy. A przepraszam, że ci jeszcze przerwę, ale generalnie Wiktor Waszczuk, z którym on walczył, to jest zawodnik, który bił się w 8-5 w ogóle na tych grandach. On teraz jakoś przymasował. Ja akurat się znam z Wiktorem, odwiedzam raz na jakiś czas jego klub, staram się odwiedzać, więc no też to była taka walka z gościem z niższej, przynajmniej jednej niższej kategorii wagowej, bo Wiktor tam nawet nie miał 9-5, tylko 9-2, bo nawet nie zbijał wtedy do tej walki. No właśnie, i wiesz, o to zasadniczo chodzi. No. Żółtaszek jest gościem, który bił się już na naprawdę konkretnych galach. Przede wszystkim Super Combat. U Donatasa chyba też był, z tego co pamiętam. Tak, nie, u Donatasa nie, ale walczył na Enfusion w Anglii, na tego typu galach. Także był na Fate Fight w Chinach, tak? No właśnie mi się zawsze te gale w Mołdawii czasami mieszają z superkombatami, ale tak, no superkombat to on chyba wypłynął razem z Krupadziorowym, no ile dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. No tam w tym czasie. No także bardzo, bardzo dobry zawodnik. Lipniacki swoich sił próbował w Koku na Mołdawii i tam też nie za dobrze raczej wspomina wyprawę, bo tam przegrał z Nikolajem Karausem. I tam też szedł cały czas do ataku, ale Mołdawianin był dużo, powiedzmy, bardziej konsekwentny, dużo bardziej dynamiczny, szybszy przede wszystkim, więcej ciosów zadawał, a tam obaj przyjęli takie warunki gry, że kto trafi częściej i mocniej, ten po prostu będzie zwycięzcą. I ostatecznie walka zakończyła się przez nokaut dla Karausa. Jeśli Lipniacki będzie chciał wejść w taką samą zmianę z Żółtaszkiem, no to może się też dla niego dobrze nie skończyć. Inna sprawa, czy Żółtaszek będzie chciał taki styl walki, takie reguły gry rywala przyjąć. Ale tak, zdecydowanym faworytem jest tutaj Żółtaszek. Ja mogę tak powiedzieć, znaczy to jak w każdej audycji, w której rozmawialiśmy cały czas i jak mówię o kickboxingu, polskim kickboxingu na tym najwyższym poziomie, to wspominam o Dawidzie Żółtaszku, bo szalenie mi się podoba jego styl walki. To jest zawodnik poukładany. On skończył w tym miesiącu 40 lat, tak? I tutaj od razu składam mu życzenia.
Zresztą składałem mu już te życzenia. Nie ukrywam, że częściowo powiedzmy podpowiadałem tutaj panu Sławkowi Dubie ściągnięcie Dawida Żółtaszka i rozmawiałem na ten temat z Robertem Słodkowskim. I Artur Gwóźdź, który jest dzisiaj jego menadżerem, mówię o Dawidzie Żółtaszku, też ze swojej strony jakby naciskał na to, żeby Dawid wystąpił. To jest fantastyczna sprawa. We Wrocławiu chłopak z Wrocławia. Chłopak, który wywodzi się z Wrocławia, wyjechał wiele, wiele lat temu. Był na angielskim rynku, uczył się u Tomka Skrzypka, co też jest znamienne, bo to też będzie jakby benefit Tomka Skrzypka tutaj podczas tej gali DSF-u i to też jest znamienne, że powraca jego zawodnik, o którym Tomek już zapomniał tak naprawdę. Już nawet chyba nie pamiętam jego nazwiska, że u niego trenował, bo jak rozmawiałem, to usiłował sobie przypomnieć. Natomiast na jakim poziomie walczy Dawid Żółtaszek? No, ja bym powiedział tak, ja bym się tu nie obawiał o ten pojedynek, jeśli chodzi o Lipniackiego, dlatego że Dawid Żółtaszek to nie jest facet, który jak zobaczy, że jest słabszy przeciwnik, tak, czy powiedzmy nie na tym poziomie, on mu da powalczyć, tak, to będzie myślę, że dobra walka i on mu da powalczyć. Dobrze zauważyliście, że obserwując kickboxing macie już taką wiedzę, że wiecie o tym, że to jest zawodnik na dobrym europejskim, światowym poziomie w wadze ciężkiej i może stawić czoła praktycznie każdemu na świecie, tak. Bo tych zawodników jest on zawsze zrobi dobrą walkę, tak? I on się dostosuje, to taki typ zawodnika, który dostosowuje się do poziomu przeciwnika. Jeśli przeciwnik jest dobry, to i jego walka będzie bardzo dobra. Jest poukładany, bije ładnie, to po prostu taki kickboxing się podoba i dlatego ja też między innymi lubię jego styl walki, tak? I no i myślę, że zobaczymy dobrą walkę, a to jest też w pewien sposób tak. Dawid ma 40 lat, ma przed sobą jeszcze powiedzmy 4-5 lat, może jeszcze walczyć na takim dobrym poziomie, tak? I myślę, że to jest dobry czas, żeby przekazać właśnie takim młodym chłopakom, którzy są w Polsce, jak Lipniacki, czy powiedzmy z każdym innym, z którym będzie walczył, swoją wiedzę, doświadczenie i on mu da powalczyć. Zobaczycie, że to będzie tak wyglądało, że nie będzie tutaj deklasacji czy czegokolwiek, absolutnie. Bo Dawid nie jest facetem, który będzie szedł i z agresją w oczach próbuje ubić przeciwnika, tak? Więc myślę, że tutaj dla Dawida jest to też szalenie ważne, że mógł, on strasznie przeżywa ten powrót na polski ring, że mógł się tutaj pokazać, że może, że w swojej publiczności we Wrocławiu ma tutaj mnóstwo znajomych, no i też ma ogromną rzeszę kibiców w Anglii, co o czym wszyscy wiedzą, obserwując powiedzmy jego profil, że mnóstwo ludzi go wspiera, no bo jest lubianym człowiekiem, tak? Jest sympatyczny, z wszystkimi, powiedzmy, utrzymuje dobry kontakt, nawet z rywalami, z którymi walczył, każdy go szanuje, więc to też jest bardzo ważne. No oczywiście będzie faworytem, ale to jest waga ciężka i wszystko się może wydarzyć. Tak górnolotnie kolejny raz powiem taki eufemizm, który jest zawsze mówiony, że jeden cios może o wszystkim zadecydować, gdzieś zawodnik może zaspać. Widzieliśmy już niejednokrotnie takie walki, więc myślę, że powiedzmy on wygra, jest zdecydowanym faworytem, ale zobaczymy fajną walkę, da powalczyć chłopakowi, nawet jeśli wyczuje, że może skończyć tą walkę wcześniej, to myślę, że nie będzie jej na siłę starał się skończyć, tak? A z kolei przekaże swoje doświadczenie, swoją wiedzę, to wszystko, a te najlepsze walki Dawida myślę, że jeszcze nas czekają i na pewno o tym będę pisał, będę o tym mówił, bo wiem, że są takie plany i będzie walczył też na kolejnych galach DSF-u tutaj w Polsce. Tomek, no tutaj ten eufemizm jest jak najbardziej na miejscu, bo Łukasz Lipniacki dysponuje takim mocnym ciosem, więc no tutaj Dawid Żółtaszek musi być cały czas uważny. Przechodzimy do walk w ramach meczu międzynarodowego w K1. Polska kontra Czechy. Mamy 5 pojedynków, mamy nowych zawodników w DSF Kickboxing Challenge. No i chyba zaczniemy od tej walki, która nas najbardziej interesuje, bo jest no, na najwyższym poziomie, przynajmniej sportowym moim zdaniem, czyli Dominik Zadora kontra Anatolij Hunanian. Tutaj Tomek, trochę wspomniałeś o Hunanianie, ale jakbyś zestawił tych dwóch zawodników, jeżeli chodzi o style walki, bo z jednej strony mamy tego Hunaniana, który walczy jak zawodnik Muay Thai, dużo klinczuje, jest niewygodny, no a z drugiej strony eksplozywny Dominik Zadora. Znaczy ja bym powiedział, że to jest konfrontacja stylów, tak? To znaczy przede wszystkim Dominik Zadora dysponuje jednym z najsilniejszych low kicków w polskim K1, w polskim Muay Thai, on bardzo mocno kopie. Częściowo kopie też powiedzmy bez opamiętania i to na przykład byłem przy jego walce z Wojskiem Krasowskim, gdzie właśnie takie kopanie na siłę skończyło się tym, że tak rozbił nogę, że nie był w stanie kontynuować pojedynku, tak? I był na pograniczu, powiedzmy, gdzieś tam przecięcia, przełamania Wojtka być może. Wojtek stwierdził, że nie, ja nie wiem tak do końca, jak było w istocie, bo to tylko zawodnicy wiedzą w tym momencie, co się z nimi dzieje i po przyjęciu
iluś tam low kicków, ale faktycznie no, ciągnie prawdopodobnie, natomiast Wojtek to przetrzymał i po chwili nastąpiło, można powiedzieć, samo wyeliminowanie. No szczęściu trzeba pomóc. Gdzieś tam być może jakiś rewanż nastąpi i Dominik też być może ten jego sposób walki troszkę zrobił się bardziej finezyjny, bo w tym stylu myślę, że z Hunanianem sobie nie poradzi tak prosto, jak pewnie większość ludzi. Zresztą polska publiczność już poznała Hunaniana właśnie z walki z Pawłem Biszczakiem. Wiedzą, że to jest szwany liso, tak mogę powiedzieć, że on pozwoli zawodnikowi się wyszaleć i potem będzie go na zimno punktował, tak? Albo powiedzmy narzuci mu swoje techniki, swój show. Na pewno będzie to dobra walka, tak? To znaczy tutaj możemy liczyć naprawdę na finezyjną walkę. Ja kiedyś doradzałem wielokrotnie Fenowi, żeby zestawić Wojtka Wierzbickiego z Hunanianem, żeby się przekonać o tym, o porównaniu powiedzmy czeskiego Muay Thai, bo tutaj nie możemy mówić o ormiańskim stylu oczywiście, bo Hunanian trenuje w Czechach i jest powiedzmy produktem czeskim, jest podopiecznym Kluma Haczka, który jest najlepszym trenerem tam na tamtejszym rynku. Jeśli chodzi o Muay Thai, to jest można powiedzieć taka postać, no jak Tomasz Skrzypek, czy powiedzmy nawet wyżej bym czasami postawił tutaj trenera Machaczka, ponieważ no, on dochował się całej praktycznie plejady zawodników. Hunanian to jest jeden z jego produktów tylko, tak? Ondraczek, dużo, naprawdę dużo zawodników, którzy trenowali u Machaczka, którzy przewinęli się przez jego gym, czy chociażby współpracowali z nim, Ondrej Hutnik, czy na przykład wspomniany Ino Ondrus, który też był zawodnikiem częściowo i Muay Thai, i częściowo MMA też, także bardzo, bardzo twardy fighter, więc no myślę, że tutaj po prostu Dominik Zadora musi, nie wiem, musi coś zrobić takiego, co da mu zwycięstwo. Musi przede wszystkim bardzo ciasno walczyć, to znaczy ścinać ring, być krótko i po prostu bić non-stop, tak? Nękać nogi Hunaniana, bo to jest jedyna broń, żeby z nim wygrać, tak? Ja to oceniam z takiej pozycji, co mógłbym doradzić zawodnikowi, żeby próbował gdzieś tutaj wygrać ten pojedynek. Na pewno nie bić się na bokserskich wymianach. Hunanian nie ma co prawda ciosu takiego, którym kładzie swoich rywali na deski, ale jest szalenie, tak jak powiedziałem, szalenie niewygodnym. Zmienia pozycję, walczy nietypowo, potrafi zaskoczyć nagle jakimiś ruchami. Potrafi też uśpić rywala, tworzyć takie show, gdzie rywal się dostosowuje i on go prowadzi niemalże jak fakir kobrę, tak? To on ma ten dar taki, to jest artysta w ringu, no i tutaj szczerze mówiąc zastanawiam się, co Dominik wymyśli. Ja tu nie staję po żadnej ze stron, absolutnie chciałbym żeby było na przykład zaskoczenie. Dla mnie faworytem jest oczywiście Hunanian, tak? Ale chciałbym, żeby nastąpiło zaskoczenie i na przykład Dominik, który dostał szansę walki na DSF-ie, to też mogę powiedzieć, że tutaj optowałem i też prosiłem i Roberta Złotkowskiego, i właśnie Pawła, przepraszam, i pana Sławka Dubę o to, żeby gdzieś tutaj była taka szansa, bo powiedziałem, że Dominik przede wszystkim przyciągnie kibiców, no i stworzy widowisko. No, Hunanian to jest pomysł chyba Roberta Złotkowskiego, więc myślę, że to jest dobry pomysł. Ja jestem świeżo po wywiadzie z Robertem Złotkowskim wczoraj, więc rozmawialiśmy na temat właśnie między innymi DSF-u, jeszcze pewnie przed DSF-em samym będziemy rozmawiali. Myślę, że to jest jedna z najciekawiej zapowiadających się walk, ale bardzo ciężka walka dla Dominika Zadory. Dokładnie. Wywiad do zobaczenia na kanale YouTube portalu Fight Sport. Ja już jestem po. Bardzo ciekawe, wiele wątków poruszonych, bokserskich oraz kickbokserskich. No jeżeli chodzi o pojedynek Dominika Zadory z Hunanianem, no to tutaj, tak jak Tomek wspomniałeś, faworytem jest zawodnik reprezentujący Czechy. Na pewno już wypróbowany na tym wysokim poziomie. Tak jak wspominałeś, z doświadczonym trenerem. I ja liczę, że dla Dominika Zadory, tak jak rozmawialiśmy wcześniej w podsumowaniu roku polskiego kickboxingu, że to będzie dla niego taka walka życia, że Dominik do tej walki podchodzi. Tak jak Rafał Dudek miał walkę z Itajem Gerszonem. I że Dominik wyjdzie naprawdę mocno zmotywowany i pokaże tak naprawdę, na co go stać, jaki to jest jego potencjał w tym kickboxingu, na jakim poziomie on może zajść, bo to też nie jest już zawodnik tak bardzo młody. On zaczynał od taekwondo, trenował ze swoim ojcem. Jego ojciec był jego pierwszym trenerem, później trenował w klubie, ten klub się rozpadł, z ojcem go reaktywowali, no a później wyjechał do Wrocławia, tam trochę służby wojskowej. Teraz już tylko sportem się zajmuje, więc miejmy nadzieję, że stawiając
Miasta Sport wybrał odpowiednią drogę i pokaże nam, że w Polsce też są zawodnicy, którzy mogą rywalizować i mamy ich wielu. Nie, że są zawodnicy, bo tacy oczywiście są, ale mamy wielu takich zawodników jeszcze nieodkrytych, którzy mogą rywalizować na najwyższym europejskim poziomie. I jak typować? No dla mnie to jest walka tak naprawdę 50-50. Faworytem jest Hunan Yan, może tak 55-45, no ale liczę bardzo na Dominika Zadorę. Co do kolejnych walk, Róża Gumienna zadebiutuje również w DSF-ie, była mistrzyni FEN, zawalczy z Julią Mleńkową. Tak, no właśnie. Ja tam widziałem tylko te walki amatorskie Lucji z jakichś Pucharów Świata w Czechach. Na pewno jest niższa od Róży Gumiennej, więc no zakładam, że te kolana Róży Gumiennej i dystansowanie zrobią swoją robotę i spokojnie na trzech rundach będzie w stanie wypunktować Czeszkę. Tomek, jak twoje zdanie? No ja uważam, że nie będzie tutaj łatwo, dlatego że tak, Czeszka robi przede wszystkim bardzo duży progres przez to, że obniżyła swoją wagę. Ona walczyła w kategorii znacznie wyższej, powyżej 65 kg i miała tam amatorskie sukcesy. Widziałem też dwie ostatnie zawodowe jej walki, które udało mi się wypatrzeć w internecie. No i muszę powiedzieć, że naprawdę ona zrobiła szalony postęp i to będzie trudna walka dla Róży. Zresztą jak wszystkie walki Róży, które gdzieś tutaj omawialiśmy już w wcześniejszych audycjach i ja tutaj naprawdę jestem, też stawiam 50-50, bo uważam, że Czeszka może tutaj powiedzmy sprawić niespodziankę, mówiąc o tym, że Róża jest faworytką, tak, jeśli większość kibiców uważa, że Róża jest faworytką, no to Czeszka może tutaj zaskoczyć i to jest policjantka, która jest też bardzo mocno zmotywowana, mówię o Czeszce, tak, która tam gdzieś powiedzmy ma jeszcze swoją karierę zawodową jako policjantka, z tego co udało mi się tam zauważyć, więc myślę, że te wszystkie walory tego czeskiego kickboxingu ona tutaj pokaże, a paradoksalnie teraz być może właśnie przez to zbijanie wagi Róża będzie miała tutaj przewagę szybkościową, tak, bo Czeszka zbija wagę, idzie z wyższej wagi, Róża natomiast jest w tym limicie, do którego też troszkę zbija, to zbijanie u kobiet, o czym wiedzą powiedzmy ci, którzy zajmują się powiedzmy warsztatem kickboxerskim, jeśli chodzi o kobiety, że zbijanie wagi u kobiet jest dużo trudniejsze niż u facetów. Nie ma takich ilości kilogramów i naprawdę jest to szalenie trudne, tak, żeby każdy pół kilograma nawet zbić, więc to może zadecydować o tym pojedynku. Czeszka przyjeżdża tutaj. No a Róża jest, tak jak żeśmy rozmawiali, ja rozmawiałem też z panem Sławomirem Dubą, i on powiedział, że ona też słabiej walczyła, jeśli chodzi o FEN, dlatego że nie czuła wsparcia organizacji. Być może tak będzie tutaj, że ona czując powiedzmy to wsparcie organizacji, ADSF naprawdę wspiera zawodników. Rozmawialiśmy zresztą ja z tobą, Paweł, i z Danielem i podkreślałem o tych dwóch polskich organizacjach, które coś zawodnikom dają od siebie za to, że są, tak, a nie tylko powiedzmy za walki i dziękuję, do widzenia i widzimy się przy następnych trailerach albo nagraniach czy wywiadach do walk. To te dwie organizacje, mam tu na myśli Ladies Fight Night i DSF Kickboxing Challenge, one coś dają zawodnikom i to też powoduje, że być może ta motywacja Róży będzie tak duża, że ona ruszy po prostu tutaj na rywalkę, rozniesie ją i wreszcie zobaczymy ten oczekiwany pojedynek, wielki pojedynek Róży. Tego bym sobie życzył i myślę, że ja też życzę, żeby dziewczyna, która po prostu przyciąga uwagę, tak, na siebie, jest dobrą fajterką na tej niwie amatorskiej, zawodowy rekord ma też bardzo dobry, ale trudem wywalczony, tak bym powiedział. Więc teraz przychodzą te testy prawdy. Pora, żeby zmierzyć się właśnie z takimi rywalkami, które są naprawdę już porządnym wyzwaniem, tak? No, powiedziałeś o zmianie wagi u kobiet, no i rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Dochodzi do tego jakaś tam niestabilność większa, jeśli chodzi o dziewczyny, no jak trzeba zbijać wagę, jeszcze trafisz na ten jeden moment w miesiącu, no to już jest w ogóle pozamiatane to, o czym nawet mówił trener Sylwii Juszkiewicz w programie Fighter, że no rzeczywiście jest to dosyć istotna przeszkoda, a co do wspierania zawodników przez DSF, no to właśnie, to tym się różnią od niektórych innych promotorów, że nie doradzają swoim zawodnikom i zawodniczkom zmiany profesji. No tak, dobrze to podsumowałeś, Daniel, i myślę, że to też jest sedno i że Róża naprawdę ma sporo jeszcze do pokazania w kickboxingu. Jest,
to jest ten jej etap. Ona ma w tej chwili 28 lat i to jest ten etap, kiedy można powiedzieć, wszystkie pieniądze na stół sprawdzam i pokazać polskim kibicom, że nie jest to tylko zawodniczka, która już ten czas amatorski gdzieś tam za długo siedziała w czasie amatorskim, a za mało zawodowych, ale teraz może wreszcie pokazać. Mamy okazję, jest na swojej ziemi przy kibicach i myślę, że może ten wielki comeback, taki właśnie ten jakościowo-sportowy Róży będzie naprawdę dobry. Zawsze to niemiłe wrażenie z pojedynku z Martą Waliczek na ostatniej gali Fenda. Wszyscy w takim razie liczymy na zwycięstwo Róży Gumiennej. Kolejna walka, trzecia walka na bardzo wysokim poziomie sportowym. Mowa oczywiście o pojedynku Adama Gielaty, mistrza świata, z Tadeuszem Ruzicką. I tutaj ja też tylko oglądałem te walki amatorskie Czecha. No i moim zdaniem tutaj Adam Gielata swoją dynamiką, swoją szybkością, no i agresją przede wszystkim powinien Czecha zrobić. Czy uda mu się zrobić przed czasem Czecha? No ciężko powiedzieć. Stawiam, że raczej nie, ale powinien walkę dla mnie wygrać. No jest z tej trójki w tym meczu, o którym mówimy, że to jest wysoki poziom sportowy, powinien być największym faworytem i powinien moim zdaniem tą walkę w cuglach wygrać. Tomek? No ja co do Adama, to wiadomo, no jest od dwóch lat takim, powiedzmy, zawodnikiem. Powiedzmy od 2015 roku było już wiadomo, że to jest krajowa czołówka. Jemu bardzo dobrze się tam trenowało z Marcinem Kretem, u Janusza Janowskiego, którego też serdecznie pozdrawiam i którego praca też częściowo nie jest jakby doceniana, tak? I też trzeba właśnie zwrócić na to uwagę, że to jest kolejny, powiedzmy, zawodnik spod jego ręki wychodzący, tak? Tak naprawdę, bo oczywiście Dawid Kasperski przyjechał ze Starachowic, Róża Gumienna przyszła, Tomka Skrzypka, włącznie z Gosią Dymus, natomiast właśnie Adam Gielata to jest zawodnik, który jest solą tej ziemi, mówię tutaj oczywiście o pancerze Wrocław. Jest dobrym, powiedzmy, fajterem zapowiadającym się na w tej chwili na światową czołówkę. Zobaczymy, czy to spełni, bo ja zawsze przy takich młodych chłopakach jestem trochę ostrożny, tak? Bo już poklepywanie po plecach niejednemu narobiło, powiedzmy, czyraków na plecach i na tym się kończyło, tak? I wolałbym po prostu, żeby ci zawodnicy potwierdzali każdą walką to, co się o nich mówi. Mniej, powiedzmy, gdzieś tutaj mniej zachwytów czasami jest lepiej. Ja nie mówię absolutnie, bo Adam tutaj dobrze znosi to zainteresowanie swoją osobą. Ono jeszcze może nie jest takie, jak powiedzmy, jak my to odczuwamy, tak, bo my wiemy, że to jest wielki talent, natomiast kibice dopiero się o tym przekonają. No dobrze, że się przekonają w polskiej organizacji, która promuje kickboxing, że Adam Gielata tutaj naprawdę pokaże świetny kickboxing i to będzie przepustka też do walk w wielkich organizacjach, bo oczywiście ja myślę, że DSF Kickboxing Challenge w tym tempie, w którym idzie, będzie wielką organizacją, nie tylko w Polsce, ale i w Europie przede wszystkim liczącą się, więc i to będzie powiedzmy taki to, czym jest KSW dla innych, powiedzmy, organizacji w Europie, to tutaj na pewno ambicje pana Sławomira i jego wspólników sięgają, powiedzmy, i myślę, że tutaj przede wszystkim jego upór i determinacja, bo on już wielokrotnie w życiu przekonywał wielu oponentów, czy powiedzmy ludzi, którzy pukali się w czoło, co on robi, po co są, powiedzmy, takie czy inne ruchy. I jak widać, chyba te ruchy są dobre, skoro daje się organizować takie gale i oby się dawało organizować. I tacy zawodnicy jak Adam Gielata dostaną tu szansę i to będzie też za chwilę być może jakaś kooperacja z tymi wielkimi organizacjami Enfusion, Glory i ci zawodnicy będą płynnie przechodzić, bo tutaj nie ma jakby kontraktów wyłącznościowych w kickboxingu, w świecie kickboxingu, poza nielicznymi wyjątkami. To jest dobre, tak? Zawodnik może się sprawdzić i tu, i może walczyć w Muay Thai, może walczyć w Formule K1, a Gielata, no to co mogę powiedzieć? Tutaj poza Muszyńskim, młodym Muszyńskim, myślę, że takich talentów w 70 jest bardzo niewiele, tak? Takich jak Adam Gielata, nawet na skalę Europy, tak? On walczył w Estonii, przegrał tam z Mirkom Ojsarem, ale tak jak żeśmy rozmawiali we wcześniejszych audycjach, to jest jakieś nazwisko, tak? Mojsar to jest nazwisko, które robi wrażenie w całej Europie, więc ta walka na pewno nie była przegrana, to już pokazuje, że skala
talentu Adama jest ogromna. Teraz ostatnie Mistrzostwa Świata i rozklepanie Itaya Gershona, nawet w walce amatorskiej, tak? Chociażby, bo nie wiadomo, jak wyglądałaby walka zawodowa oczywiście, ale myślę, że może kiedyś w przyszłości ją zobaczymy i Itaya Gershona tutaj w Polsce, mierzącego się z Adamem Gielatą na zawodowym ringu. No i Adam potwierdzi te wszystkie rzeczy, o których mówimy. Przechodzimy w takim razie do walki numer 4, walka w kategorii do 91 kg. Marcin Bachusz zmierzy się z Adamem Audym z Czech. No tutaj pojedynek, Marcin Bachusz, zawodnik, który stawia mocno na kopnięcia, zresztą chyba nawet wywodzi się z taekwondo, z tego co gdzieś tam wyczytałem, jeżeli się mylę, to jak oczywiście ktoś może poprawić. Natomiast Adam Audi stawia na boks, bardzo dobre warunki fizyczne tego zawodnika, szczupły, bardzo dynamiczny. Zobaczymy tak naprawdę, no jak tutaj będzie rysować się ten pojedynek. No moim zdaniem, z tego co widziałem właśnie po występach i Adama Audiego i Marcina Bachurza, faworytem wydaje się być Czech, który powinien gdzieś ustawiać, dystansować sobie Marcina. A Marcin, no nadzieja Marcina moim zdaniem będzie w półdystansie. Zobaczymy, jak on sobie poradzi w tym półdystansie. No na pewno te walki na Extreme Energy Time w jakiś sposób mogły już przyzwyczaić go do tego kickboxingu zawodowego, więc miejmy nadzieję, że nie spali go ta hala Orbita, która miejmy nadzieję będzie do ostatniego miejsca wypełniona we Wrocławiu w najbliższą sobotę. Ja Marcina Bachurza widziałem i w walkach amatorskich i zawodowych, tak, i to co jest bardzo ważne, on jest bardzo twardy, tak. To nie jest oczywiście młodzieniaszek, on miał tam jakąś przerwę też dłuższą od tych walk, powiedzmy powrócił w 2015 roku na amatorski ring, a później oczywiście te właśnie wspomniane walki na Extreme Energy Time, jedna z Grześkiem Lenartem, która była szalenie ciężka dla Grześka Lenarta. Grzesiek wygrał, ale mimo wszystko się tam potwornie napracował w takim pojedynku i to też świadczy o tym, że Bachusz to jest po prostu dobry zawodnik. Zresztą on to jest zawodnik wychowanek Tomka Skrzypka. No i myślę, że tutaj te wszystkie, zresztą będzie miał wsparcie w postaci Tomka Skrzypka w narożniku, więc myślę, że tutaj po prostu te wszystkie, to całe doświadczenie zostanie w tej walce dziś skoncentrowane. A tak jak powiedziałeś, no Czech jest niezłym zawodnikiem, ja widziałem go raz czy dwa i robi dobre wrażenie, no i zgodzę się, że przede wszystkim ma większe doświadczenie zawodowe, tak. I to niestety może być tak, że gdzieś tam Czech zabłyśnie na tle Marcina Bachurza, o ile powiedzmy ten będzie dobrze przygotowany, tak, do pojedynku i zdoła wytrzymać taki pojedynek cały. No właśnie, zobaczymy jak to wygląda. Marcin Bachusz, który walczył już kiedyś chociażby w 86 kg, no dawno, dawno temu, bo to 4 lata, z tego co widzę, nawet miałeś przyjemność porozmawiać z Marcinem Bachurzem po Mistrzostwach Polski K1 w 2016 roku, więc tak, to zawodnik ja pamiętam, pamiętam tam szaloną wrzawę kibiców, którzy przyszli oglądać jego pojedynek chyba z Jarkiem Zawodnym, jeśli się nie mylę, o ile dobrze kojarzę, ale pamiętam, że był to bardzo ciężki pojedynek. Jeśli chodzi, on jest przede wszystkim zbilansowany, znaczy on kopie bardzo mocno i bardzo mocno bije rękoma, tak. I tutaj akurat jeśli chodzi o Grześka Lenarta, który wywodzi się z karate, no to Grzesiek gdzieś tam zapunktował właśnie niskimi kopnięciami przede wszystkim, ale Marcin Bachusz to wszystko wytrzymał, tak. I na przykład jeśli dochodziło do wymian bokserskich, no to już gdzieś tutaj częściowo próbował zdobyć przewagę i był na dobrej drodze, tak. A to jest Grzegorz Lenart, to jest bardzo solidny zawodnik, zresztą też pochodzący z Dolnego Śląska. Także on trenował karate w Jeleniej Górze, później pochodzi z Jawora, prowadzi tam swój klub i jest naprawdę taki z tych właśnie, jeśli chodzi o ten cruiser, tą wagę, tutaj Jarosław Zawodni, Marcin Bachusz czy właśnie Grzesiek Lenart, to jest taka dość ciekawa rywalizacja i myślę, że tutaj po prostu Bachusz dostanie szansę na pokazanie się z jak najlepszej strony właśnie na tej dużej gali, bo na pewno na taką walkę zasłuży. I pojedynek, który otworzy nam cały mecz, walka Pawła Józefowicza z Denisem Farkasem. Paweł Józefowicz, zawodnik, który już walczył na DSF-ie, przegrał z Tomaszem, przegrał czy wygrał już, nie, muszę sobie przypomnieć.
Nie pamiętam, ale zaraz YouTube mi podpowie, bo akurat mam włączoną tą walkę. Wygrał z Tomaszem Brotoniem. Zawodnik, który stawia na techniki pięściarskie i też, co by nie powiedzieć, spore wyzwanie, bo Denis Farkas to zawodnik, który zaczynał od pięściarstwa, później przeszedł na kickboxing, więc tutaj spodziewam się ciekawej walki, przede wszystkim przy użyciu rąk między obydwoma zawodnikami. No i tu szanse są też stawiam na 50 na 50. Zawodnicy są dosyć młodzi, mają, znaczy dosyć młodzi, dosyć nieznani przede wszystkim. Całe z walki na walkę mogą ewoluować, pokazywać jakieś nowe rzeczy, więc no, takie ciekawe rozpoczęcie tego meczu nam się szykuje. No ja pamiętam tutaj tą walkę z Brotoniem między innymi, bo to jest też zawodnik, który jest trenowany przez Tomasza Skrzypka, a tam było dużo wątpliwości, tak? No tutaj Tomek Brotoń protestował, gdzieś tam domagał się rewanżu i powiedzmy ten rewanż gdzieś tam wisi w powietrzu z tego co wiem, czy miał się odbyć pierwotnie chyba w Nowym Sączu, podczas galin w Nowym Sączu. Bo ta walka odbyła się w Warszawie, o ile mnie pamięć nie myli, tak, ta ich pierwsza i tutaj właśnie Tomek Brotoń był strasznie rozczarowany, że przegrał, że gdzieś tam powiedzmy częściowo uważał się za oszukanego, że jednak nie powinno tak być, gdzieś tam miał te swoje przewagi, a Tomek Brotoń to jest jeden z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia, w 70. można powiedzieć, że on jest oczywiście młodszy niż Adam Gielata, ale to są podobne możliwości, podobne warunki i być może podobne sukcesy będą udziałem właśnie Brotonia, więc tutaj myślę, że akurat zawodnik Tomasza Skrzypka miał dobry test. Jeśli wygrał, to znaczy, że jest naprawdę niezłym zawodnikiem i u siebie będzie bardzo groźny. Dobra, chwilę jeszcze poproszę. Dobra, już jestem. Tomek, ty ogarniasz tych dwóch młodych, co tam się biją, ten Brotoń z tym drugim i tego Tomice? Spako? Tego spako nie ogarniam, ale Brotonia ogarniam bardzo dobrze. No to dobra, to coś tam jeszcze się wymodzi. Ja akurat widziałem te walki tego Tomicy, niektóre on tam się bił na tych. On na Mistrzostwach Polski się nie bił akurat. Dobra, no to w takim razie jeszcze tam sobie powiemy. I mamy jeszcze dwa pojedynki, które otworzą nam w ogóle całą kartę. Dwa pojedynki transmitowane w player.pl. Pierwsza walka w kategorii do 60 kg. Krystian Bernatowicz z Dominikiem Tomicą. Tu już zawodnicy, którzy znani są z rywalizacji przede wszystkim amatorskiej, będą rywalizować no, w formule już zawodowej. Zawodnik Paco Team Katowice, Dominik Tomica. Wysoki zawodnik, dobrze kopiący. Przede wszystkim mało jeszcze doświadczony, ale no, tutaj spod ręki Witolda Koski na pewno gdzieś ten warsztat techniczny ma dobrze ułożony. Natomiast Krystian Bernatowicz. Jest to zawodnik, który też bardzo dobrze przede wszystkim kopie, już mający medale na imprezach nie tylko polskich, ale i międzynarodowych. Mimo, że w tych juniorach zdobywał, ale zawsze jest to dobry sukces, dobry medal, jeżeli takowy się zdobywa. No walka, takim nieznacznym faworytem po obejrzeniu ich walk amatorskich dla mnie wydaje się Krystian Bernatowicz, ale zobaczymy tak naprawdę, czy podopieczny Tomasza Skrzypka będzie w stanie w jakikolwiek sposób zdominować podopiecznego Witolda Kostki. Czy jeśli chodzi o Dominika Tomicę, no to on nie jest takim młodym zawodnikiem, bo ma już 23 lata chyba w tym roku kończy, więc albo 24, więc trudno tutaj mówić o. Oczywiście polscy zawodnicy częściowo właśnie przez ten powiedzmy taki system wieku i tak dalej, później wchodzą w te walki zawodowe i gdzieś tam do zawodowego teamu się łapią, tak? Jeśli chodzi o Paco Team, no to wiadomo, czym ci zawodnicy w jaki sposób trenują, w jaki sposób walczą, bo wszyscy zawodnicy spod ręki Witolda Kostki robią, no, można powiedzieć, dobre wrażenie, więc ja tutaj spodziewam się, że jeśli chodzi o Dominika Tomicę, to on pokaże i te warunki fizyczne, o których wspomniałeś, on jest bardzo szczupły i wysoki. No i to też robi mu robotę bardzo dużo, ale przede wszystkim no jest bardzo waleczny, cały czas idzie do przodu,
potrafi zmienić pozycję, potrafi bić z jednej, z drugiej pozycji. Natomiast jak walczy Bernatowicz, szczerze mówiąc, nie bardzo się orientuję, nie dużo jeszcze widziałem jego walk, o ile pamiętam, no bo tych walk oglądamy tygodniowo bardzo dużo i no, naprawdę nie jestem w stanie tutaj za wiele powiedzieć na ten temat. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to Micę, to widziałem go bodajże dwukrotnie albo trzykrotnie na HFO, jeśli się nie mylę, walczył. Walczył też gdzieś tam przy okazji tych gal organizowanych przez Witka Kostkę, przez Paco Team Katowice. Polska Liga Kickboxingu to się nazywało. Tak, tak, to się tam rozwija i gdzieś tam powiedzmy w tych meczach. Zresztą oni, ci zawodnicy Witka Kostki też jeżdżą często do Siam Gymu, do Holandii i gdzieś tam po prostu nabierają tego doświadczenia. Dzięki Kamilowi Jodelowi. Po części na pewno też, bo Kamil przecież tam długo siedział. Tak, to tutaj akurat właśnie Kamil gdzieś tam przetarł te szlaki, z tego co wiem, i przede wszystkim tutaj gdzieś jest ta praca. Witek Kotka, z którym rozmawiałem właśnie o tym warsztacie trenerskim, holenderskim, on bardzo dużo sobie tam gdzieś programów pozapisywał, to w jaki sposób Holendrzy trenują, jak podchodzą. Gdzieś próbuje to Witek implementować na polski rynek, jak widać z dobrym skutkiem, chociażby po Michale Króliku, Kamilu Jenelu, którzy gdzieś tam mu ufają, a także po zawodnikach, których prowadzi także w UFC, tak, jeśli chodzi o stójkę, bo tu i takich mamy wadze ciężkiej, chociażby Wieczorek, więc to pokazuje też tutaj, że polscy trenerzy rozwijają się. Ci, którzy chcą oczywiście się rozwijać, nie, że nie pozostają jakby w własnym stosie, ale wychodzą ciut dalej i szukają tych różnych, powiedzmy, rozwiązań trenerskich. To się przekłada na zawodników. No i mamy nadzieję, że właśnie wprowadzanie takich nowych twarzy do organizacji da szansę na to, że te twarze gdzieś się pojawią i zobaczymy kogoś nowego, a nie w kółko te same nazwiska, tak? No właśnie, Witek Kostka, wspomniałeś o tych zawodnikach UFC, ale to nie tylko zawodnicy UFC, bo przecież i Tomek Jakubiec, i Paweł Hadaś tam przychodzą, korzystają z jego stójkowego warsztatu. I walka ostatnia, którą jeszcze omówimy a propos DSF Kickboxing Challenge. Tomasz Brotoń zawalczy z Mateuszem Brusiło w kategorii do 71 kg. Znowu ja pozwolę sobie zacząć. Tomasz Brotoń już obeznany fanom DSF Kickboxing Challenge. Sporo występów, głównie w programie. Ostatnio walka na gali w Nowym Sączu w czerwcu. Tam świetny pojedynek w jego wykonaniu. Natomiast Mateusz Brusiło też już jest doświadczonym zawodnikiem. Również na scenie amatorskiej przede wszystkim, nie tylko polskiej, ale i światowej. Brązowy medalista Mistrzostw Świata, tytuły Mistrza Polski w K1 w low kicku, Puchar Polski. Już z tym amatorskim ringiem bardzo dobrze obeznany, więc spodziewamy się kolejnej ciekawej walki dwóch talentów polskiego kickboxingu i starcia dwóch też trenerów kadry K1, bo Rafał Dudek, trener Tomka Brotonia, ostatnio dostał nominację na współtrenera bodajże, jak dobrze pamiętam, Polskiego Związku Kickboxingu, więc zobaczymy. Kadry juniorskiej, oczywiście. Zobaczymy, czy Jamyś Szkoleniowa tutaj zwycięży, czy Tomka, czy Rafała. No ja myślę, że Tomek Brotoń spełni te oczekiwania, o których tam często Rafał mi kiedyś wspominał. Ja później byłem na treningach u Rafała, widziałem jak Tomek Brotoń trenuje, wiem też i widziałem mniej więcej jego pobyt w Mike's Gymie, kiedy Rafał zabrał go ze sobą i była możliwość potrenowania z Holendrami, posparowania, i jeśli młody chłopak udźwignął taką presję, że jednak gdzieś tutaj, powiedzmy, bardzo dobrze sobie radził i ma dobre warunki fizyczne, to też jest bardzo ważne. Jest jeszcze młody i jest cały czas głodny zwycięstw, tak? On bardzo przeżywał ten przegrany pojedynek właśnie w DSF, no ale chce gdzieś tam po prostu zacząć pokazywać, że może występować nie w undercardach, ale już w tej wyższej powiedzmy lidze, czyli tej głównej karcie, i stopniowo wspinać się. Być może powiedzmy za 2-3 lata albo za półtora roku bardziej bym tutaj nawet widział jego pojedynek z Adamem Gielatą jako powiedzmy tym zawodnikiem, który w tej chwili tą 70 bardzo mocno wywindował Polską do góry, bo to była, można powiedzieć, częściowo pięta achillesowa polskiego kickboxingu, a dzisiaj mamy w tej 70 naprawdę niezły skład, który tutaj nawet na arenie Polski może
ze sobą bardzo mocno walczy. Zresztą, no to, tak jak wiemy, Rafał Dudek jest też w 70 i też walczy z Tomkiem Brotoniem na sparingach. Zresztą bardzo dobry tutaj skład mają właśnie w Nowym Sączu zawodnicy, gdzie jest Marcin Mazurkiewicz, tak? I jeszcze kilku innych zawodników i właśnie Tomek Broton jest tą wyróżniającą się postacią klubu Fight House 27, Fight House, przepraszam, już teraz Nowy Sącz, tak? I dobrą wizytówką pracy Rafała Dudka obok Marcina Stopki właśnie też między innymi, który też na fajnie walczył, który teraz na razie tam gdzieś ma swoje jakby prywatne sprawy, ale też chce walczyć jeszcze wiem, że w tym roku gdzieś tam planuje kilka walk skoczyć, więc jeśli w klubie jest taka atmosfera, no to na pewno będzie tutaj bardzo dobrze się prezentował Tomek Brotoń, natomiast no, nie zapominajmy też, że tam na wrocławskim ringu będzie bardzo gorąco, bo to są zawodnicy Tomasza Skrzypka, jest benefit Tomasza Skrzypka trenerski przy okazji tej gali, więc myślę, że nawet częściowo tutaj jego zawodnicy będą starali się nie sprawić przykusa trenerowi i niemiłej niespodzianki, bo będą starali się wygrywać, tak. No właśnie, Tomek, dobrze wspomniałeś o tym beneficie. Po raz kolejny DSF Kickboxing Challenge honoruje te legendy polskiego kickboxingu. Mieliśmy benefic mistrzów, teraz mamy benefic Tomasza Skrzypka. Więc no, dalej DSF Kickboxing Challenge pełni tą rolę nauczyciela historii Polskiego Związku Kickboxingu, no bo to przecież z tą organizacją jest związany cały polski kickboxing. Daniel, w ogóle jak myślisz, takie uhonorowanie pracy to jest jednorazowy wyskok, czy to raczej będzie się powtarzać? No z tego co widzimy, to jest jakaś tam kontynuacja tych pomysłów, natomiast jak sobie powiedzieliśmy, jakiś czas temu, podsumowując galę najlepszych z najlepszych w Championsie, no to powiedzieliśmy sobie, że tam tych osób, które trzeba odznaczyć, albo inaczej, fajnie by było, żeby były odznaczone, jest jeszcze trochę, także no, idźmy tą drogą i pamiętajmy o ludziach, którzy coś tam zrobili dla polskiego kickboxingu. Wymieniliśmy od ręki już kilka kolejnych, więc podejrzewam, że dalej będzie to praktykowane. Oczywiście pewnie też w zależności od miejsca, gdzie będzie rozgrywana gala, ale to jest pomysł jak najbardziej fajny i kontynuujmy to. Ja tutaj parę cierpkich słów też muszę powiedzieć na ten temat, natomiast muszę pochwalić DSF, że wziął to w swoje ręce i zjednało to mu ogromną, powiedzmy, sympatię środowiska, bo to w odróżnieniu od wielu, wielu innych organizacji, one sobie nawet tam gdzieś nie... Może też inaczej, może ze strony Polskiego Związku Kickboxingu też nie było takich wyraźnych sygnałów, tak, że ktoś jest tutaj zainteresowany. Nie zapominajmy, że jeśli chodzi o DSF Kickboxing Challenge, pomysł DSF Kickboxing Challenge to jest pomysł Piotra Siegorzyńskiego, obecnego prezesa PZKB. I to jest jakby pierwszy asumpt do tego, żeby powiedzmy DSF gdzieś uhonorowywał tych mistrzów. Fajnie, że robi to prywatna organizacja, ale tak de facto to te struktury związkowe powinny bardziej o tym myśleć niż to, co robi pan Sławek Duba, bo pan Sławek Duba robi więcej niż trzeba, tak? To znaczy to jest 200% tego, co powinien zrobić związek, uhonorować, nagłośnić i gdzieś tam po prostu tych mistrzów dowartościowywać. Może lepiej, z drugiej strony może lepiej, że robi to prywatna organizacja, bo ma jakby bardziej czyste ręce i czyste intencje. Tak? Czyli nie będą tu pomijane postacie na przykład chociażby z Muay Thai, które w Polsce też coś zbudowały, coś znaczyły i coś znaczą. Tak? Nie zapominajmy, że najwybitniejszy poza Markiem Piotrowskim oczywiście tutaj, bo tutaj Marek jest z postacią absolutnie poza wszelką dyskusją, ale najwybitniejszym sportowcem i najbardziej rozpoznawanym na świecie jest Joanna Jędrzejczyk, która nie wywodzi się z PZKB, tylko wywodzi się z Polskiego Związku Muay Thai. Można powiedzieć, jest to perełka Rafała Szlachty w dużej mierze, bo który pomagał jej w karierze, Macieja Skupińskiego, który wspierał ją i oczywiście całego teamu Berkut Arachion, oczywiście też Ernesto Host, bo to są te postacie, które też dołożyły się częściowo do rozwoju powiedzmy Joanny Jędrzejczyk, czy chociażby Paweł Słowiński, który personalnie gdzieś tam załatwił
załatwiał i pomagał jej w aklimatyzacji w Holandii, tak, kiedy ona pojechała. I to jest bardzo ważne, że DSF robi taką robotę. Tylko mówię, no nie może to być przez pryzmat PZKB wszystko robione. Jeśli honorujemy mistrzów, powiedzmy, kickboxingu, mówimy o kickboxingu, no to oczywiście tutaj w dużej mierze jest pole dla PZKB. Ja tutaj troszeczkę doleję oliwy do ognia, bo ostatnio odbył się bal PZKB, podobno była jakaś praca. Byliście panowie na tym? Nie. Dostaliście zaproszenie? Nawet o zaproszeniu no właśnie, no właśnie. Nikt nawet nie wspomniał na przykład. A de facto muszę powiedzieć tak, ja tutaj ze swojej perspektywy i ze swojego podwórka powiem tak. My akurat byliśmy portalem, który zawsze był przy kickboxingu, pisał. Oczywiście też krytykował, ja tutaj się nie uchylam od tego, ale to jest normalna część pracy dziennikarskiej, ale ten polski kickboxing, polskie Muay Thai było w dużej mierze przez Fight Sport wleczone, powiedzmy, za uszy częściowo, kiedy już nie było tych powiedzmy, nagłaśnianych sukcesów, których było bez liku, no bo te sukcesy były i amatorskie, myśmy to nagłaśniali, nie tylko zawodowe sukcesy, tak. Później oczywiście i sporty walki i inne portale gdzieś tam odkryły kickboxing. Znaczy sporty walki akurat tutaj nie będę absolutnie tutaj mówił, że czegoś takiego nie było, bo sporty walki zawsze o kickboxingu pisały, dzięki tobie, Paweł, między innymi. No ja akurat to ostatnie dwa lata przecież, jak skończyłem z Fight Sportem, to poszedłem, znaczy skończyłem, no nie skończyłem z Fight Sportem, ale gdzieś tam z tym pisaniem no u mnie tak, też jest na bakie. Redakcji, później oczywiście byłeś w innych redakcjach i ten kickboxing gdzieś tam dzięki temu też trafiał do różnych. Ja zresztą przez praktycznie 5 lat pracy, którą wykonaliśmy jako portal dla Onetu, ten temat nigdy nie był pomijany w odróżnieniu od obecnego czasu, od kiedy odeszliśmy. Tam tak naprawdę jest tylko dzisiaj MMA, a sukcesy kickboxerów to są iluzorycznie gdzieś tam wspomniane. To jest praktycznie przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie a propos tej współpracy z Onetu, to tutaj niektórzy organizatorzy naprawdę powinni mieć spory dług wdzięczności, bo ja pamiętam, że jedna z pierwszych gal, którą gdzieś opisywałem dla Fight Sportu w moim mieście, w Sielcach, Victor and Glory 2011 roku, trafiło to podsumowanie na Onet, więc no tutaj pan Wojciech Górecki, jak dobrze pamiętam nazwisko, tutaj jakiś dług wdzięczności na pewno powinien mieć. Tak, no, dużo było takich gal, które po prostu trafiały na Onet, no bo to była nasza personalna decyzja, tak? Chcieliśmy, żeby wspierać ten kickboxing, on był. I tak jak mieliśmy, powiedzmy, tam informacje z Onetu o statystykach, to bardzo dobrze było czytane. Ten dział zresztą sportu walki też dzięki kickboxingowi wywindował się na czwarte miejsce. Ja tutaj trochę ujawniam warsztatu, bo miałem kiedyś taką rozmowę z redaktorem naczelnym tam i on był zachwycony w ogóle tym pomysłem. Myśmy ustawili, ja i pani Zosia oczywiście, zaczęliśmy od współpracy z Wirtualną Polską, ale tam szło jak po gruzie, to muszę przyznać. Ta współpraca, przeszliśmy do Onetu w tym momencie, bo Onet po prostu otworzył przed nami jakby pełne możliwości w sensie takim, że brał od nas content, dostawał ten content. Myśmy pisali, praktycznie codziennie były jakieś wiadomości kluczowe i to gdzieś ten kickboxing, temu kickboxingowi pomagało. W wielu imprezach w ogóle kibice by nie czytali, nie słyszeli. Zresztą ja mogę polecić kibicom sięgnięcie do tych starszych artykułów na Onecie właśnie sprzed 4-5 lat, kiedy żeśmy tam ten dział praktycznie obsługiwali i to była bardzo dobra współpraca. Bardzo dobrze się to tam gdzieś rozwijało. No Onet się nie zgodził na nasze warunki, to też ujawniam tutaj jakby powiedzmy te kulisy współpracy. No i pożegnaliśmy się, tak? Szkoda, bo myślę, że oni bardziej stracili niż my, tak? My się rozwinęliśmy. Mamy w tej chwili naprawdę nieźle nam się pracuje, jestem zadowolony z rozwoju w ogóle sportu walki, jestem zadowolony z tego, że udało nam się przetrwać ten ciężki okres. Natomiast faktycznie tutaj myślę, że te duże media powolutku zaczynają gdzieś tam się orientować na ten kickboxing, tym bardziej, że tutaj, tak jak powiedzieliście, zobaczyli, że są takie organizacje jak DSF Kickboxing Challenge, wcześniej FEN, i że czy Ladies Fight Night i że to robi się naprawdę wielkie wow, tak, że można powiedzieć, że gdzieś tu przy okazji tych innych wydarzeń sportowych takie gale jak DSF Kickboxing Challenge są i muszą być zauważone. Czy panowie tam w redakcjach chcą, czy nie chcą, muszą być zauważone i będą zauważone. Zresztą wirtualna tam przewartościowała się w ostatnim czasie.
dzięki pracy też mówię tutaj o Arturze Mazurze, który dokłada dużo starań, że jednak ten dział wygląda lepiej, coraz więcej tego kickboxingu tam jest i gdzieś tam ten kickboxing się rozwija i to też pokazuje, że właśnie nie można takich wydarzeń pomijać. Ja myślę, że te wszystkie redakcje się zjawią we Wrocławiu tutaj, nie tylko kibice, ale także dziennikarze, tak. Jeśli chodzi o lokalny rynek prasy, no to mogę powiedzieć, że tam Gazeta Wrocławska zawsze bardzo dobrze promowała kickboxing. Myśmy współpracowali, to jest grupa Press Polska i tam naprawdę bardzo dobre podejście z tej strony było przy poprzedniej współpracy. Mam tutaj na myśli właśnie FEN i dzięki temu FEN wypełniał też tam halę. Wypełniał też halę właśnie we Wrocławiu praktycznie w całości, tak, jeśli były gale. No, rozwlokłem się na tematy prasowe. I jeszcze jedna informacja. Wracając jeszcze do podsumowania polskiego kickboxingu, no trochę głupio jest, że powiedzmy prasa, która pisze ileś tam czasu, nie dostaje chociażby telefonu czy zaproszenia na to. Ja zresztą mówię tutaj, wiele się nie spodziewam po tej współpracy. Myślałem, że jeśli chodzi o powiedzmy nowe podejście, że jest nowe podejście, częściowo jest, tak, ale mówię tutaj jest tak dużo rzeczy, że gdzieś te nasze portale zeszły na plan dalszy i widzę, że po prostu jest tam tylko jedna jakaś opcja przy okazji PZKB, więc nie wiem, z czego to wynika. No nie, przy takich okazjach wypadałoby chociaż do takich portali wysłać informację, że coś takiego jest, bo myśmy się dowiedzieli praktycznie gdzieś patrząc po Facebookach czy tego typu rzeczach, że jest coś takiego. A tak de facto każdy z nas, czy ty Daniel, czy ty Paweł, czy ja, żeśmy personalnie wielokrotnie o Polskim Związku Kickboxingu pisali, wrzucali informacje o sukcesach, mówili o tych sukcesach. Ja słyszałem sam, jak Daniel gdzieś tam podkreślałeś sukcesy na Mistrzostwach Świata na antenie na antenie stacji, chyba, jeśli się nie mylę, nie Eurosportu, ale chyba to było. Tak, prawdopodobnie tak. Pamiętam, że był taki komentarz i kilka razy wspominałeś o tych sukcesach, nie musząc o tym praktycznie wspominać. Tak? Mhm. Robimy kupę dobrej roboty, a powiedzmy nie zawsze jest to doceniane, ale to już trzeba się przyzwyczaić chyba do tego. No tak, taki ciężki żywot dziennikarza, pasjonata, że tak sobie powiem. To już skoczmy może kwestię tego sławetnego balu Polskiego Związku Kickboxingu, benefisów. Jeden świetny zawodnik Muay Thai, czołowy zawodnik Muay Thai w Polsce zawalczy w ten weekend. Akurat Tomek, ty z nim rozmawiałeś, mowa o Cezarym Sugaju, który leci do Anglii. No, ta informacja to jest chyba walka na ostatnią chwilę. Jak w ogóle tam to wyglądało? Nie, to nie jest walka na ostatnią chwilę. Ona wyszła troszeczkę wcześniej tutaj. Ja akurat współpracuję z Cezarym Zugajem, seniorem. Znamy się wiele, wiele lat. Tak długo, że najstarsi kibice tego nie pamiętają, ale to już jakby inna zupełnie historia. Natomiast kwestia jest taka, że faktycznie powiedzmy Czarek Zugaj ma tutaj walkę w Anglii, a następnie będzie walczył na DSF-ie w Warszawie, z tego co wiem, z tego co udało mi się przynajmniej dowiedzieć wstępnie. Wiem, że on ma walczyć i będzie tutaj jakiś naprawdę topowy pojedynek, jeśli chodzi o ten polski wewnętrzny rynek Muay Thai, więc mogę, nie wiem dokładnie z kim, znaczy wiem, ale nie będę mówił. Natomiast wiem, że tutaj będą te pojedynki Muay Thai kontynuowane na galach DSF Kickboxing Challenge, czego się ogromnie cieszę. Natomiast tutaj w Anglii no trudno mi powiedzieć cokolwiek o rywalu, cokolwiek o tej walce. Miałem do tego praktycznie, bo nawet dzisiaj rozmawiałem właśnie z ojcem Cezarego Zugaja, bo i tato, i syn mają te same imię. Dla kibiców, którzy nie wiedzą, Cezary Zugaj senior i Cezary Zugaj junior. No i jeśli chodzi o, powiedzmy, o właśnie tą wagę, bo Czarek zaczynał od wagi 63,5 kg, a teraz ostatnio był 67, ale już jest 70. No i w tej 70 chce się w tej chwili już utrzymywać. No i jego głównym atutem oczywiście jest Muay Thai, łokcie. To jest zawodnik, który w ubiegłym roku znokautował jednego z tajów na gali, Arkadiusza Wełny, więc chłopak o niesamowitym potencjale, tak. No ono jest od dziecka prowadzone, to zresztą to było oczko w głowie Czarka Zugaja, on się wychował na sali treningowej, tak? Tam jak każdy ktoś tam opowiada, że
że gdzieś tam trafił w późniejszym wieku, to Czarek Dzugaj chyba, nie wiem, czy ten dzieciak miał 2 czy 3 lata, to już go tam, powiedzmy, po wszystkich tych treningowych arkanach woził i to jest tak naprawdę tak, jak się dzieci wychowują na kempach w Tajlandii, to tak Czarek Dzugaj wychował się przy ojcu, który jest fanatykiem sportu walki, nawet nie sympatykiem, a fanatykiem, podobnie właśnie jak ojciec Dominika Zadory, bo to są bardzo podobne historie tutaj, te rodzinne. Zresztą tych rodzinnych historii coraz więcej się pojawia, no bo wiadomo, że gdzieś tam ojcowie przekazują na swoje dzieci. No i tutaj Czarek akurat właśnie ma swojego najlepszego wychowanka, swojego syna. Myślę, że najlepsze walki są dopiero przed Czarkiem. No i mam nadzieję, że tutaj ten pojedynek w Anglii gdzieś tam mu się ziści. Później jest DSF oczywiście, no a później jest jeszcze kilka innych opcji, o których rozmawialiśmy. Być może Chiny, być może któraś z gal rosyjskich, czy na Łotwie, czy w Estonii. To w tej chwili jest gdzieś tam tematem rozmów w przyszłości. No ale na pewno 2018 rok, jeśli chodzi o Cezarego Dzugaja, będzie bardzo intensywny. No miejmy nadzieję, że w końcu Cezary Dzugaj wejdzie na taki poziom, że będziemy mogli mówić o polskim odpowiedniku ojca i syna Łomaczenków. I tym akcentem... No, w Muay Thai było wiele takich przypadków, ojciec i syn, i to bardzo często jest, już nie będę wspominał tutaj tajskich przykładów chociażby, gdzie właśnie są bardzo często takie wymiany, są nawet takie wymiany, gdzie dwóch największych promotorów tajskiego boksu obecnie, może największych, jednych z kilku największych. Jeden jest, zarządza, można powiedzieć, całym wolumenem Lumpini, a drugi, jego syn, jest, zarządza całym wolumenem Rajana Merny i są najlepszymi promotorami na tych obu stadionach i obaj ze sobą rywalizują, co ciekawe. Także te historie rodzinne są bardzo, bardzo długie i bardzo, bardzo, powiedzmy, ciekawe. No właśnie, więc o tym jeszcze będziemy na pewno mieli możliwość porozmawiać nieraz. Tymczasem dziękujemy wszystkim tym, którzy dotrwali do końca naszej kolejnej, prawie dwugodzinnej audycji. I żegnamy się z Państwem. Paweł Sawicki, sportywalki.org. Tomasz Majewski, Fight Sport i telewizja Fightbox. Daniel Dziewicki, Eurosport MMA.pl, Fight Club, Eleven Sport. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.